Wydawnictwo Psalm18.pl zaprasza do wysłuchania książki pod tytułem Ukryty płomień. Autorzy: Davis Bann i Janet Oak. Tłumaczenie: Małgorzata Wołochowicz. Czyta: Wojciech Stolosz. Rozdział pierwszy Jerozolima, 33 trzeci rok naszej ery Abigail cichutko wycofała się z miejsca, gdzie odbywała się uroczystość i pokuśtykała w stronę cienia. Boląca noga doskwierała jej coraz bardziej, więc usiadła na kamiennej ławce pod zewnętrzną ścianą okalającą podwórze. Wokół niej odgłosy bawiących się gości weselnych zlewały się w jeden szum. Jeszcze nigdy nie była świadkiem tak radosnego świętowania. Czuła, jakby napięcie, niepokój i niepewność ostatnich tygodni zupełnie odeszły. Ci ludzie cieszyli się nie tylko z powodu ślubu Albana i Lei. Był jeszcze jeden, dużo ważniejszy powód niż radosne przymierze tych dwojga nowych wyznawców drogi. Wszyscy radowali się prawdą, którą już wcześniej wierzyli, lecz która teraz została potwierdzona. Ich przywódca, Rabbi Jezus, naprawdę powstał z martwych i byli na to naoczni świadkowie. Abigail obserwowała, jak dwunastoletni Jakub tańczy wśród innych weselników z niemal histerycznym zapałem i żarliwością. Wciąż było to dla niej niepojęte, że jej brat żyje, że jest cały i zdrowy. Miała wrażenie, jakby od zamordowania jej rodziny upłynęła wieczność. Tak długo czuła się samotna i zagubiona. I oto, nie dalej, jak kilka godzin temu, zauważyła go tańczącego po drugiej stronie podwórza. Dla niej on również jakby z martwych wstał. Ten cud wydawał się jak sen, na samą myśl o tym do jej oczu znów napłynęły łzy. Jakub musiał poczuć jej wzrok na sobie, bo odwrócił się, jakby jej szukał. Gdy ich spojrzenia się spotkały, podbiegł z troską na twarzy: Abigail, czemu nie tańczysz? Źle się czujesz? Czuję się świetnie, Jakubie. I tak było. Chora noga dość mocno ją bolała, lecz w tej chwili mogła czuć jedynie radość w sercu. Lea, jej ukochana przyjaciółka tańczyła w kręgu wierzących ze świeżo poślubionym mężem Albanem, a jej brat stał tuż przed nią. Jej brat. Jestem tylko trochę zmęczona, zapewniła go. Przynieść ci coś? Zerknął na stół weselny, udekorowany kwiatami i gałązkami, gotowy na mającą się niedługo rozpocząć ucztę. Nagle odczuła potrzebę dotknięcia go. Upewnienia się, że Jakub nie jest jakąś zjawą, przywidzeniem. Sięgnęła jego ramienia z drżącym uśmiechem. Może trochę wody. Dziękuję. Gdy Jakub podbiegł do stołu, spojrzała znów na radosny tłum wypełniający małe podwórze. Czy to możliwe, że minęło zaledwie sześć tygodni, odkąd nasz pan umarł? Grupa jego wyznawców, będąca już pod obserwacją jako podejrzana, pozamykała się po domach, szepcząc jeden do drugiego podniosłe a zarazem pełne strachu słowa, rozglądając się nerwowo za każdym razem, gdy ktoś spośród nich musiał wyjść na ulicę. Wtedy Jezus się im objawił, po czym wstąpił do nieba, by wysłać do nich Ducha Bożego, który zstąpił w jakże zdumiewający sposób pod postacią wiatru i ognia. A teraz bawili się z rumieńcami na twarzach i wesołością w oczach, a ich głosy zlewały się w tekst pieśni. Znów zabrzmiała muzyka tamburynów i fletów, porywając stopy do tańca. Tak słychać było bez wątpienia, że jest to zabawa weselna. Lecz było to także świętowanie zmartwychwstania ich pana i otrzymania pożegnalnego daru jego niewidzialnej, lecz niewątpliwej obecności. I powrót Jakuba. Wyszeptała do siebie Abigail znikłym uśmiechem, wachlując twarz liściem palmowym. Jak to dobrze mieć tyle powodów do świętowania, gdyby tylko moja noga tak nie bolała. Dyskretnie sięgnęła pod szatę, by rozmasować bolące miejsce. Jakże chciała być teraz pośród tańczących. Bez końca wirowałaby po podwórzu. Proszę, siostrzyczko. Abigail mimowolnie wstrząsnął dreszcz radości na dźwięk znajomego zwrotu z ust chłopaka, o którym myślała, że nigdy więcej go nie ujrzy. Uśmiechnęła się w podzięce i wzięła z jego ręki gliniany kubek, ale nie mogła się napić, gdyż gardło miała ściśnięte ze wzruszenia. Jakub odwrócił się, by popatrzeć na klaszczący i śpiewający tłum. Kiwnęła głową wskazując mu, by dołączył do reszty. Widziała, że jest rozdarty, więc dotknęła lekko jego ramienia i popchnęła go. Idź, Jakubie. Zatańcz za nas oboje. Tyle tylko zdołała wypowiedzieć przez łzy radości. I już go nie było. Patrzyła, jak bierze kogoś za ręce i wiruje pośród przyjaciół. Była wśród nich jej droga przyjaciółka Hanna z białymi kwiatami wplecionymi we włosy. Lea i jej oblubieniec wymknęli się już do swojej komnaty weselnej. Abigail wstała. Powinna pomóc Marcie i Marii, które właśnie wnosiły tacę z pieczoną jagnięciną, by umieścić je na poustawianych wzdłuż ściany stołach. Jej uwagę przykuł śmiech przebijający się przez ogólną wrzawę. Pewnie jeden z galilejskich rybaków opowiadał jakąś zabawną historię. Choć nie słyszała słów, Uśmiechnęła się, gdy jeden z mężczyzn poklepał swego towarzysza po plecach i obaj znów gruchnęli śmiechem. Westchnęła i spróbowała wstać, zobaczywszy kobiety niosące gliniane misy z czerwonymi winogronami i dojrzałymi oliwkami. Wcześniej pomagała przygotować do nich sos z suszonej ciecierzycy oraz tacę ze świeżą dymką, kolendrą i miętą. Abigail! zawołała ją Marta. Chodź i zajmij miejsce przy stole. Chociaż jej ton był bezpośredni i szorstki, Abigail znała jej serce. Przez Martę przemawiała miłość. Powinnam pomagać. Jest znacznie więcej rąk do roboty. Widziałam wcześniej, jak utykasz siadaj i jedz. Gdy Piotr wstałby po błogosławić jedzenie, Abigail niechętnie podeszła, by zająć miejsce przy stole dla kobiet. Uwielbiała słuchać, jak Piotr głośno się modli. Jego słowa były skierowane do Boga Jahwe, lecz przynosiły słuchającym pocieszenie i zrozumienie Bożych prawd. Ledwie zajęła miejsce, gdy ktoś pociągnął ją za rękaw. Przykucnęła przy niej Nedra, służąca z pałacu Heroda. Było to zadziwiające, gdyż, mimo usilnych próśb Lei, przełożony Nedry, Enos, odmówił jej pozwolenia na uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości. Och, Nedro! Lea będzie taka szczęśliwa, kiedy się dowie, że Enos dał się ubłagać. Ale Nedra od razu potrząsnęła głową. Dyszała tak ciężko, że Abigail czuła jej oddech na swojej twarzy. Dziewczyna pochyliła się bliżej i wysapała. Enos nie wie, że tu jestem. Muszą uciekać, natychmiast! Jej słowa nie od razu dotarły do świadomości Abigail. Ale jak to? Lea, Alban, muszą uciekać, teraz! Oczy Nedry były szeroko otwarte ze strachu. Z drugiego końca stołu dobiegła do ich uszu salwa gromkiego śmiechu. Niepokój Nedry nie pasował do tego zgromadzenia. Ale Alban i Lea są. Teraz musisz mnie posłuchać. Palce Nedry szarpały szatę Abigail. Nie ma czasu. Nie rozumiesz, Nedro? Oni poszli do komnaty weselnej. Herod już wysłał straże. W oczach Nedry krył się lęk graniczący z szaleństwem. Z drugiej strony, Abigail odezwał się głos: Czy coś się stało? Abigail z ulgą spostrzegła, że obok jej ławki stoi Marta. Nedra mówi, że jest jakieś niebezpieczeństwo. Próbowała mi wyjaśnić, że. A ja ci mówię, że muszą uciekać. Nedra zerwała się z miejsca, machając gwałtownie rękami. Nagle stanął przy nich młodzieniec, imieniem Szczepan. Przystojne rysy jego ciemnej twarzy wyrażały zatroskanie, lecz mimo wyraźnego przerażenia Nedry, młody człowiek zachowywał niebywały spokój. Proszę, Nedro, tak masz na imię. Powiedz nam, proszę. Jeśli Enos zauważy, że mnie nie ma, każe mnie zabić. Nedra wytarła czoło trzęsącą się dłonią. Nie możemy więc na to pozwolić. Skoro biegłaś tu całą drogę, musisz być spragniona. Marto, proszę, przynieś jej coś do picia. A teraz mów, co się stało. Abigail widziała, jak Nedra się trzęsie. Herod wysłał strażę — powtórzyła ochrypłym głosem, żeby pojmać Leę i Albana. Herod nadal chce się zemścić na nich obojgu. Mają być do niego przyprowadzeni, a proces ma się odbyć szybko, a potem zabije oboje. Jesteś pewna? Podsłuchałam co planuje. Czy nie można się do kogoś odwołać? Marta przyszła z kubkiem wody, ale nedra tylko trzymała go w dłoniach. Nie, Piłat wyjechał do Cezarei i właśnie dlatego Herod podjął działanie teraz. Oddech Nedry znów stał się nerwowy i urywany. Muszę wracać. Z każdą chwilą, gdy tu jestem, rośnie niebezpieczeństwo. Oczywiście. Szczepan podniósł wzrok, rozglądając się po podwórzu. Jakubie! zawołał. Potrzebujemy twojej pomocy. Odprowadzisz tę panią szybko i bezpiecznie do pałacu. Chłopiec może i był młody, ale odpowiedział od razu. Musiał wyczuć niebezpieczeństwo. Znam tajemne przejścia. Chodźmy. Machnął ręką, kierując się w stronę bramy. Dobry chłopak, pochwalił go szczepan, po czym kiwnął i uśmiechnął się do Nedry. Dobrze zrobiłaś, że przyszłaś. Powiedz im, że mi przykro, ale muszą się pośpieszyć. Nedra pozwoliła, by Jakub wziął ją za rękę i pociągnął za sobą. Ostatnie słowa rzuciła przez ramię już w biegu. Powiedz, żeby się śpieszyli! Przekaż ode mnie pozdrowienia, będę się za was modlić! A my za ciebie! Biegnijcie bezpiecznie! Szczepan odwrócił się do Marty. Musimy im powiedzieć. Abigail zorientowała się, że muzyka ucichła i wszyscy patrzą w ich kierunku. Nie moglibyśmy ich ukryć? Zapytała zdławionym głosem. Marta szybko jej odpowiedziała. Nedra nie panikuje bez powodu. Ryzykowała życie, by ocalić przyjaciół. Skoro Herod już wysłał strażę, musimy się pośpieszyć, dodał Szczepan. Nawet nagłe niebezpieczeństwo nie zmąciło jego wrodzonego spokoju. Alban i Lea są w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Tutaj nie mają gdzie się ukryć. Nie przed gniewem Heroda, nie w tym mieście. Nedra ma rację. Muszą uciekać. Abigail znalazła w sobie siłę, z której nie zdawała sobie wcześniej sprawy. Zwróciła się do Marty. Ja pójdę ich ostrzec. Spakujesz im do torby trochę jedzenia? Szczepan już ruszył z miejsca. Zobaczę, czy uda mi się załatwić konia. Abigail wspięła się najszybciej jak mogła po drewnianych stopniach wiodących do pokoju, który dzieliła z Hanną, a który udekorowały i użyczyły młodej parze. Usłyszała delikatny śmiech kobiety. Nigdy wcześniej nie słyszała, żeby Lea się śmiała. A teraz chwile radości muszą się zakończyć tak szybko. Oczy wypełniły jej się łzami, gdy stanęła pod drzwiami pokoju. Już miała ich zawołać, gdy drzwi się otworzyły. Stał w nich Alban, obejmujący lew talii. Co się stało, Abigail? Usłyszałem, jak ktoś biegnie. Herod. Smak tego słowa w jej ustach był ochydny. Idą po was jego oddziały. Teraz. Nie ma czasu. Urwała, bo Alban właśnie chwycił ją za ramię. Spokojnie. Powiedz jeszcze raz. Herod wysłał po was straże. Nedra wymknęła się z pałacu, żeby nas ostrzec. On chce. Nie mogła dalej mówić. Co chcesz powiedzieć? Szepnęła Lea. Piłata nie ma w mieście, wyjaśnił Alban ponurym tonem. Herod wykorzystuje szansę, by się na mnie zemścić za to, że pokrzyżowałem mu plany. Abigail zarzuciła ramiona na Le, a łzy płynące z jej oczu zamieniły się w szloch, gdy tuliła przyjaciółkę. Musicie uciekać. Oddziały. Ciepłe dłonie Lei przytrzymały ramiona Abigail. Bierzcie rzeczy. Ty i Jakub. Pośpieszmy się. Straże nie będą szukać Abigail ani Jakuba. Zdecydowanie w głosie Albana pomogło obu kobietom uspokoić się. Towarzyszenie nam byłoby zbyt niebezpieczne dla nich obojga. We dwoje będziemy się szybciej poruszać i mniej rzucać się w oczy. Ale, Leo, jeśli straże już nas szukają, musimy ruszać teraz. Jak już będziemy bezpieczni, poślemy po nich. Jakub poszedł odprowadzić Nedrę do pałacu. Abigail wytarła twarz. Alban ma rację. Z moją nogą... Lea uścisnęła ją jeszcze mocniej. Alban delikatnie odsunął żonę od przyjaciółki. Musimy iść. Damy znać, jak tylko to będzie możliwe, powiedziała Lea przez ramię, śpiesznie schodząc ze schodów. Obiecuję. Abigail osunęła się na stopień, ukryła twarz w dłoniach, a przez palce pociekły jej łzy. O Boże, daj im szybkość i twoją ochronę. Tylko tyle była w stanie wypowiedzieć. Jedynym zwierzęciem, które w tak krótkim czasie udało się znaleźć Szczepanowi, był osioł, wykorzystywany do zwożenia z doliny opałowego drewna. Z wyrazu twarzy Albana Abigail wyczytała, że miał nadzieję na coś lepszego. Strach przed pochwyceniem przez Heroda był widoczny w głębi jego oczu. Na szczęście Lea była zbyt zajęta pożegnaniami z innymi kobietami, by to zauważyć. Zanim wspięła się na osiołka i spojrzała na ukochanego, twarz Albana wyrażała właściwą dla niego powagę i siłę. Musimy ruszać. Dokąd się udacie? spytała Abigail. Lepiej będzie, jak nie będziesz wiedziała. Gdy nie wiesz, nie grozi ci niebezpieczeństwo. Nawet spokojna zazwyczaj Marta była teraz pełna niepokoju. Na tym osiołku daleko nie zajeździecie. Alban chwycił zalejce i zaczął iść. Nie mamy wyboru. Gdy doszli do bramy podwórza, z wąskiej alejki dało się słyszeć zbliżający się tętent kopyt. Abigail stała wystarczająco blisko, by zauważyć, że alban sięga do pasa, lecz jego ręka schwytała tylko powietrze. Odwrócił się do lei i powiedział: przygotuj się do biegu. Nie opuszczę cię nigdy. Alban już chciał z nią dyskutować, gdy odwrócił się i spostrzegł jeźdźca galopującego w ich stronę. Linux! zawołał, gdy ten stanął przed nimi. Twarz żołnierza była poważna. Ludzie Heroda depczą mi po piętach. Linux zsunął się z konia. Weźcie mojego rumaka i pędźcie jak wiatr. Mężczyźni uścisnęli się. Wahanie szybko zamieniło się w solidny uścisk żołnierzy, którzy służąc razem zostali przyjaciółmi. Następnie Alban wskoczył na grzbiet konia i wciągnął Leę. Szczepan i Marta wetknęli im sporządzone na prędce zapas na podróż. Przez krótką chwilę Lea i Alban rozejrzeli się po zebranych. Była to cicha chwila, gdyż każdemu zabrakło słów. Wreszcie Alban obrócił konia i wbił pięty w jego boki. Abigail odpięła róg szala i uniosła go, by wytrzeć spływające po policzkach łzy. Strach niemal zgniatał jej klatkę piersiową. Zastanawiała się, kiedy i czy w ogóle ich znowu zobaczy. Poczuła, że ktoś ją obserwuje, i nagle zauważyła, że żołnierz, ten Linux, wcale nie patrzył za swoim odjeżdżającym przyjacielem. Patrzył na nią. Przeszedł ją dreszcz. Już wcześniej zauważyła tego przystojnego rzymskiego oficera. Zwróciła też uwagę na jego śmiałość. Ciaśniej okryła twarz chustą, zakrywając ją całą poza oczami, po czym odwróciła się, by popatrzeć, jak szybkonogi rumak niosący albana i le znika za rogiem ulicy. Gdy ucichł już dźwięk kopyt na brukowanej drodze, Abigail odwróciła się i ujrzała wspólnotę wierzących stojącą w ciszy. Już nie grała weselna muzyka, nie było już śmiechu i wesołości, tańców i ucztowania. Ich świat znów gwałtownie się zmienił i musieli sobie przypomnieć, kim są i gdzie się znajdują. Obcy we własnej ziemi, Judejczycy, a jednak postrzegani jako wrogowie, zarówno przez własnych przywódców religijnych, jak i przez rzymskich najeźdźców. Ciszę przerwał stanowczy głos, choć tylko trochę głośniejszy od szeptu odbił się echem na podwórzu. Była to modlitwa płynąca prosto z serca i duszy byłego rybaka z Galilei. Jedźcie z Bogiem, powiedział Piotr. Jedźcie z Bogiem, powtórzyli wszyscy, jakby wzięli oddech świeżego powietrza. W końcu przecież Bóg był z tym dwojgiem, którzy teraz ratowali ucieczką swoje życie. Był również z tymi, którzy zostali, by spotkać się z prześladowcami. Abigail jeszcze nie otrząsnęła się po tych dramatycznych wydarzeniach, gdy zdyszany Jakub pociągnął ją za szal. — Ukryli się? — zapytał z trudem. Abigail złapała go obiema dłońmi za ramiona. — Czy Nedra... udało nam się? — wysapał. — Nie sądzę, by Enos się sorientował, że w ogóle opuszczała pałac. — Bogu dzięki — wyszeptała Abigail. — Gdzie Alban? — Wyjechali... są... — Jak to wyjechali? Dokąd? — Nie wiem. Możemy się tylko modlić, żeby im udało się uciec. — Ale... ale jak on mógł pojechać beze mnie? — ja przecież miałem jechać z nim! Obiecał, że nigdy mnie nie zostawi! Abigail zobaczyła malujące się na twarzy brata poczucie nieszczęścia i zrozumiała, co chciał powiedzieć. Nie mógł czekać, Jakubie. Alban i Lea byli w niebezpieczeństwie, przecież wiesz. Gdy to mówiła, usłyszeli tentent licznych końskich kopyt, dudniących na brukowanej uliczce prowadzącej na podwórze. Przyjechali prześladowcy. Szybko. Abigail popchnęła Jakuba. Musimy się ukryć, zanim tu wejdą. Opierał się, więc popchnęła go przed sobą. Biegiem. Odwrócił się, by na nią spojrzeć. Ale dokąd? Zabalię. Wyjdziemy tylnym wyjściem. Tam jest ścieżka prowadząca do uliczek na tyłach placu. Ledwo przebiegli przez podwórze, pojawiły się rumaki, stąpając ciężko i parskając. Abigail usłyszała srogie krzyki żołnierzy i brzęk stalowych ostrzy. Wcisnęła Jakuba do cienia za sobą, pełna obawy, czy jakiś ruch nie przyciągnie ich uwagi. Szukamy Albana! Gdzie on jest? Wykrzyknął gniewnie żołnierz, który najwyraźniej był dowódcą oddziału. Tu go nie ma, odpowiedział Piotr. Mamy informację, że przebywa w tym miejscu. Czy zaprzeczasz? spytał Szorstko. Nie zaprzeczam, że tu był. To dzień jego ślubu. Świętowaliśmy to, że odebrał swoją oblubienicę i... Nie obchodzi mnie wasze świętowanie! Dokąd pojechał? Tego nie powiedział. Dowódca zaklął siarczyście. Zobaczymy, czy potraficie mówić prawdę. Żołnierze! skoni! Przeszukajcie każdy zakamarek tego parszywego miejsca, od góry do dołu. Jeśli ten nieokrzesany człowiek kłamie, wkrótce zawiśnie na krzyżu. Razem z resztą swoich stronników. Abigail wciągnęła głęboko powietrze i mocniej przylgnęła do Jakuba. Pośród hałasu i zamieszania panującego na podwórzu raczej nie powinni zostać zauważeni. Tędy! Szepnęła przez ramię. Schyleni przemknęli w stronę tylnego wyjścia. Boże ojcze, proszę cię pomóż nam, pomóż nam wszystkim, modliła się Abigail. Panie Jezu, prowadź nasze kroki. Duchu święty, bądź z nami. Jakub, który znał labirynt ulic i uliczek Jerozolimy jak własną kieszeń, wkrótce objął rolę przewodnika w tej gwałtownej ucieczce. Tego samego dnia wieczorem, na tyłach zabudowań przy sklepie handlarza ryb, który był jednym z wierzących. Jakub znów zasypał Abigail pytaniami: Dokąd pojechali Alban i Lea? Jakie mieli plany? Kiedy po niego poślą? I wciąż padała ta sama odpowiedź: Nie wiem. Jego cierpliwość szybko się wyczerpała No to co mamy robić? Czekać, odparła Abigail. Czekać! Jakub próbował z niej zadrwić, ale był bliski płaczu. Nie tak to miało być. Potrzebuję Albana teraz. Nawet nie zdążyłem się pożegnać. Nie dostałem od niego instrukcji, co mam dalej robić. Jak możesz mówić, że mamy czekać? Czekać na co? Na kogo? A co, jeśli im się nie uda? Skąd będziemy wiedzieli? Jednym tchem wyrzucał litanie swoich frustracji i gniewu. Jeśli im się nie uda, Herod będzie się tym chwalił stąd aż do Rzymu. Powiedziała w końcu Abigail, próbując trzymać swą cierpliwość na wodzy. A nawet jeśli im się uda, może kłamać w tej sprawie tylko po to, żeby zachować twarz. Nie możemy zrobić nic innego, jak tylko czekać, Jakubie. Dadzą nam znać, jak tylko będą mogli, poślą po nas w odpowiednim czasie. Lecz, Jakuba wcale to nie przekonało. Abigail poczuła, jak odsuwa się od niej w ciemności nocy. Bardzo ją to zabolało. Czy kilka godzin temu odnalazła Jakuba tylko po to, by go teraz stracić z powodu żalu i tęsknoty za Albanem? Modliła się, by tak się nie stało, jednak w tej chwili w jej sercu był chłód, większy nawet od zimnych ramion nocy, które ich otaczały. Rozdział 2. Cezarea, 25 miesięcy później. Gdy Linux znów postawił stopę na Judejskiej Ziemi, powitał go widok bawiących się dzieci. Dwaj chłopcy ścigali się po kamiennym murze portu. Linux od razu przypomniał sobie dom swojego brata. Dwie dziewczynki, które zostały w Umbrii, były blondynkami. Bawiący się opodal chłopcy mieli ciemne włosy, jednak i te, i tamte dzieci łączył łobuzerski śmiech oraz umiejętność czerpania radości z pogoni za motylem lub psem w unoszącej się w świetle słonecznym kurzawie. Odkąd Linux opuścił ojczystą Umbrię i wyjechał do Rzymu, a następnie do Judei, prawie każdej nocy śnił o swoich bratanicach bliźniaczkach. Każdy inny zadeklarowany kawaler mógłby to uznać za nawracający koszmar. Lecz po tym, co Linux odkrył w Rzymie, czuł, że owe sny zawierają maleńki płomyk nadziei. Linuxie, jak się cieszę, że Cię widzę! Horus, kapitan portu, był niegdyś dowódcą statku. Pochodził z Tyru. Lubił opowiadać, jak to kiedyś dowodził fenickim statkiem pirackim, Lecz Linux wiedział, że człowiek ten już od dawna dobrze służy Rzymowi, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Wiele lat temu spadła na niego podczas sztormu belka masztowa i przygwoździła do pokładu. Gdy szedł w kierunku Linuxa z wyciągniętą dłonią, jego krok był chwiejny niczym statek na wzburzonym morzu. Jakie wieści z Rzymu? Kobiety są piękne jak zawsze. Linux zdobył się na ironiczny uśmiech, jakiego kapitan portu by po nim oczekiwał. I teraz jest znacznie smutniej, bo mnie już tam nie ma. A mężowie mogą odetchnąć z ulgą, jak nie mam. Horus klepnął Linuxa po plecach i skierował w stronę kamiennego domku, w którym prowadził ewidencję statków przypływających i wypływających z portu. Napijemy się czegoś. Moje rzeczy. I ci przyniesie. Horus skinął na swego pomocnika, po czym dodał. Chodź, Linuksie. Chcę usłyszeć opowieści o tych wszystkich płaczących za tobą damach. Gdy już znaleźli się w zacienionym pomieszczeniu, dobry humor kapitana zniknął, jak poranna mgła na Morzu Śródziemnym. Wina? Poproszę herbatę. Mam dużo do załatwienia przed zachodem słońca. Domyślam się. Horus wystawił głowę za drzwi i wrzasnął. Gdzie się podział ten parszywy pies? Tu, panie. Przynieś herbatę i dobre jedzenie. Tylko herbatę, sprostował go Linux. Kapitan Portu spojrzał na niego z ukosa. Druchu, byłeś na morzu ładnych kilka tygodni. Prawie dwa miesiące, przytaknął Linux. Ostatni raz cumowaliśmy statek dwa tygodnie temu. Ledwie dwie godziny temu dostaliśmy świeży chleb. Wystarczy herbata. Bardzo dziękuję. Linux zignorował burczenie w brzuchu. Horus wydał służącemu odpowiednie polecenie i opadł na krzesło. Linux zauważył, że na stole pod oknem leży pełno map i zwojów. Odznaka urzędowa mężczyzny i pieczęć cesarza przytrzymywały rozwinięty dokument z wykazem ładunków, oczekujący zapewne na obliczenie należnego cła. Horus zapytał ponownie, tym razem spokojniej: Jakie wieści z Rzymu? Na pewno chcesz je usłyszeć, stary przyjacielu? Wszyscy w Cezarei żerują na pogłoskach. Wszystkie są niepomyślne. Prawda nie może być gorsza. Nie zakładałbym się o to. Więc to prawda. Sejan ma kłopoty. Linux westchnął i spojrzał przez okno. Odkąd cesarz Tyberiusz wycofał się z życia politycznego i osiadł w swym pałacu na Capri, Rzymem władał jego zastępca, Sejan, którego jedynym oficjalnym tytułem było stanowisko prefekta Gwardii Pretoriańskiej. Nominalnie Tyberiusz pozostał władcą imperium, lecz był w coraz większym stopniu zainteresowany jedynie własnymi przyjemnościami. Najbardziej martwiło Linuxa to, że wielu bogatych i wpływowych obywateli Rzymu idzie za przykładem cesarza, pozwalając, by każda rozrywka, jaka im się spodoba, doprowadzała ich do coraz większej rozpusty i deprawacji. Sejan ciągle walczy z Senatem, powiedział w końcu Linux. I przegrywa. Kapitan Portu się skrzywił. To nie wróży dobrze dla takich jak ja czy ty. W drzwiach pojawił się służący. Herbata, panie. Linux wziął kubek i kiwnął w podziękowaniu, po czym powiedział: Przejdźmy się. Słońce pali miłosiernie. Siedzenie w ukryciu stanowi dla nas obu niebezpieczeństwo, wymamrotał. Chorus wyszedł za nim na popołudniowy skwar. Tak bardzo boisz się szpiegów? Nie jestem jeszcze pewien, z czym mamy do czynienia, rzekł przyciszonym głosem Linux. Mogę ci tylko powiedzieć, czego się dowiedziałem, przybywszy do Rzymu. W takim razie mów! Horus był długoletnim przyjacielem Linuxa i jednym z jego najbardziej zaufanych sojuszników. Linux wiedział, że cokolwiek mu powie, zostanie powtórzone ku przestrodze żołnierzy z miejscowego garnizonu. W stolicy prowincji wieści szybko się rozchodziły, a podawane dalej informacje dawały teraz jedyną nadzieję na przeżycie. Czternaście miesięcy wcześniej Linux wrócił do rodzinnego domu w północnej Italii. Umarła pierwsza żona jego brata i Castor właśnie żenił się powtórnie. W związku z tym Linux otrzymał od niego oficjalne wezwanie. Starszy brat skorzystał z okazji, by poddać próbie jego lojalność. Jedyny fakt, który Linux ominął w opowieści, to zabawy z bratanicami, córkami Kastora z pierwszego małżeństwa. Małe dziewczynki okropnie tęskniły za matką, a na dodatek ojciec zaczął potem poświęcać więcej uwagi swojej nowej, młodej żonie, więc czuły się zupełnie zagubione i odrzucone. Przebywając w Umbrii, Linux słyszał o wydarzeniach mających miejsce w stolicy. Stary cesarz Tyberiusz wydawał się niezdolny do skupienia się na czymkolwiek poza swoimi ogrodami na Capri. Jego zastępca Sejan wciąż popadał w konflikty z Senatem. Ten zaś, wbrew Sejanowi i Tyberiuszowi, zarządził pełen, niesławy powrót poncjusza Piłata z Judei. Na miejsce Piłata mianowany został zaufany sojusznik Senatu, niejaki Marcellus. Na szczęście Linux nie znalazł się w samym środku owego politycznego zamieszania. Nie musiał też towarzyszyć Piłatowi, który otrzymał rozkaz stawienia się przed Senatem. Piłat mógł zostać wygnany lub nawet stracony, a wraz z nim cała kadra starszych oficerów. Więc fakt, że Linuxa to nie dotknęło, był rzeczą nad wyraz korzystną. Lecz to. Co zastał w Rzymie, tak go wytrąciło z równowagi, że nawet teraz, gdy przebywał wiele setek mil od stolicy, jego żołądek wciąż się nieprzyjemnie zaciskał. Horus w milczeniu wpatrywał się w zatłoczony port w Cezarei, choć Linux wątpił, by jego przyjaciel cokolwiek w tej chwili zauważał. W końcu rzekł, jak prosty żołnierz służący na morzu ma to wszystko przetrwać. Linux powtórzył zdanie, które usłyszał od przyjaciela w Rzymie: Trzeba być niezwykle ostrożnym we wszystkim, co się mówi i co się robi. Może nawet w tym, co się myśli. Kiedy przyjeżdża nowy gubernator? Horus oparł się o kamienny mur okalający port. Miał wyruszyć tydzień po moim wyjeździe. Ja dostałem rozkaz przybycia przed nim i. Linux machnął ręką. Dalsza rozmowa o sprawach imperium z kapitanem portu byłaby niewłaściwa. Zamiast tego powiedział: Spotkały nas dwa sztormy. Nie umiem powiedzieć, kiedy ani do którego portu przypłynie jego okręt. Dwaj chłopcy akurat przebiegali obok nich po kamiennym murze, a ich uśmiechnięte twarze znalazły się na tej samej wysokości co oblicza obu mężczyzn. Bójku, pobaw się z nami! zagadnął jeden z nich. Nie widzicie, że jestem zajęty? W szorstkiej odpowiedzi Horusa słychać było sympatię. Gdy chłopcy ze śmiechem pobiegli dalej, Horus wymruczał pod nosem z ledwo ukrywaną dumą. Małe nic, bo nie. Jesteś ich wujkiem? Tak jakby. Ich ojciec był moim przyjacielem. Trzy zimy temu jego statek wypłynął i już nigdy nie wrócił. Zostali przeze mnie zaadoptowani. Tak samo zresztą jak przez połowę ludzi, którzy dla mnie pracują. Ci dwaj raz są uroczy, a za chwilę łobuzują. Linux wychylił się, żeby popatrzeć, jak chłopcy dobiegają do miejsca, gdzie stary marynarz naprawiał sieć. Niższy wziął jedno z czułenek w kształcie strzały. Stary żeglarz ujął rączkę chłopca w swoją dłoń i pomógł mu przeciągać szorstki sznurek, podczas gdy starszy chłopiec w milczeniu przyglądał się tej scenie. Jakby na jakiś niewidzialny znak, chłopcy zaczęli śpiewać piosenkę o łowieniu ryb letnim świtem i o kobietach czekających w domu. Najwyraźniej nauczyli się tej piosenki od mężczyzn wypływających z portu. Marynarz! Odchyliwszy głowę do tyłu, zaśmiał się głośno i ochryple. Nagle Linux zapytał: Myślałeś kiedyś o tym, żeby się ożenić? Horus skierował się w stronę kamiennego domku. Kobiety i morze są jak oliwa i woda. Nie mieszają się ze sobą. Linux podążył za nim. Słyszałem to samo o żołnierzach i żonach. Oczy Horusa rozszerzyły się z wyraźnym zaniepokojeniem. Nie mów, że jakaś panna z Rzymu skradła ci serce z Umbri przyznał Linux i nie jedna, lecz dwie córeczki mojego brata śmieją się tak samo, jak ci dwaj chłopcy a potrafią tak samo rozrabiać bez wątpienia. Linux znów spojrzał na chłopców i poczuł ukłucie w sercu na wspomnienie ostatniego dnia spędzonego z bratanicami. Gdy wszedł do ich pokoju, kłóciły się o małą, wyrzeźbioną w drewnie lalkę. Delikatnie się z nimi podroczył, sprawiając, że się pogodziły, a w ich oczach pojawił się uśmiech. Lecz nie trwało to długo. Kiedy powiedział im, że wyjeżdża do Rzymu, zalały się łzami i nie dały się pocieszyć. Linux kopnął zdartym sandałem kamyk na drodze, próbując ukryć emocje, po czym ośmielił się szepnąć, kierując słowa ku słońcu i gorącemu letniemu wiatrowi. Naprawdę za nimi tęsknię. Dwa dni później Linux wyruszył z Cezarei do Jerozolimy w towarzystwie oddziału konnego. Nie planował z nimi podróżować, jednak taki rozkaz wydał Bruno Aetius – Trybun garnizonu w Jerozolimie. Pod nieobecność gubernatora, trybun dowodził wszystkimi siłami rzymskimi w Judei i polecił stanowczo, by żołnierze nie poruszali się po kraju w pojedynkę. Z tej właśnie przyczyny Linux dołączył do jednego z oddziałów. Nie żałował, że opuszcza Cezareę, co mogło dziwić, gdyż było to jedyne prawdziwie rzymskie miasto w całej prowincji. Nie żywił też absolutnie żadnych ciepłych uczuć do Jerozolimy. Jednak w tym momencie chyba już ją wolał. Cezarea, rzymska stolica Judei, była teraz jak gotujący się kocioł. Wrzało od pogłosek, a ludzie się bali. A wieści z Rzymu. Linux potrząsnął głową. Pierwszą noc spędzili w opuszczonej wiosce. Tej samej, w której dwa lata wcześniej schronił się przed wiosenną ulewą w towarzystwie nowo poznanego człowieka. Ów człowiek stał się potem jego przyjacielem. Tego wieczora, przy ognisku, Linux zapytał dowódcę oddziału: Znałeś setnika Albana? Słyszałem o nim, odpowiedział żołnierz. Doświadczony w boju w średnim wieku, nosił imię Cyrus. Które sugerowało, że pochodzi z odległej prowincji trzymającej się wciąż greckiej kultury. Był twoim przyjacielem? Być może najlepszym, jakiego miałem szczęście poznać. Cyrus nie odpoczywał przy ogniu. Nie siedział na krzesełku, ale raczej przycupnął na jego brzegu. Oczy dowódcy nieustannie obiegały okolice, przynajmniej na tyle, na ile oświetlały ją trzy ogniska w rozbitym przez żołnierzy obozie. To prawda, co mówią, że ten setnik stał się judejczykiem? Poślubił judejską kobietę i zrezygnował ze służby, to prawda. Nie chciałem cię urazić, panie. Nie czuję się urażony. A póki jesteśmy w drodze, mów mi po imieniu. Linuks przyjrzał się żołnierzowi siedzącemu po drugiej stronie ogniska. Po porządnym posiłku, przy zabezpieczeniu podwójnymi strażami, spodziewał się z jego strony większego rozluźnienia spodziewasz się jakichś kłopotów? Na tych drogach zawsze. Wiele się zmieniło, odkąd wyjechałeś. Myślałem, że jak wyjeżdżałem, to już było źle. Wtedy było źle. Teraz jest jeszcze gorzej. Linux spokiwał głową. Nie mówię o zmianach na górze, powiedział Cyrus. Gubernatorzy przychodzą, rządzą jakiś czas, potem odchodzą. Mnie obchodzą ludzie pod moim dowództwem. Mój przyjaciel Alban mógłby powiedzieć to samo. Ponieważ Cyrus nadal wpatrywał się w mrok, Linux kontynuował. Piłat planował go wygnać za uchybienie w służbie, choć tak naprawdę Alban nikogo nie zawiódł. Po prostu zdał raport, którego treści Piłat nie chciał słuchać. Ale zanim Alban miał odjechać do nowego miejsca przydziału, przerwał w pół słowa, gdy Cyrus skoczył na równe nogi. Linux również wstał i chwycił miecz, nasłuchując uważnie, lecz nic nie usłyszał. Noc była cicha, bezwietrzna. Ich ognisko strzelało, a iskry wznosiły się ku rozgwieżdżonemu niebu. Co się stało? Być może nic. Cyrus schował miecz, nie wiadomo kiedy dobyty, po czym stopniowo opadł na siedzenie. A jakie wieści twój przyjaciel przyniósł gubernatorowi? Powiedział mu, że judejski prorok, znany jako Jezus z Nazaretu, ten, który został ukrzyżowany że on żyje. Cyrus skupił całą uwagę na Linuksie. Słyszałem tę plotkę. Jego wyznawców przybywa w błyskawicznym tempie. Alban jest jednym z nich. Naraz ciemności przeszył przenikliwy krzyk, po czym żołnierz stojący przy skraju najbliższego ogniska padł na ziemię. Cyrus podskoczył wrzeszcząc dobroni. Noc w jednej chwili napełniła się dźwiękami. Linux przekoziołkował i doskoczył do swojej drewnianej tarczy, podczas gdy obozowisko zostało zalane strzałami. Dwie z nich wbiły się w jego tarcze. Linux przesuwał się na kuckach, schylając głowę tak nisko, że znajdowała się niemal na jego kolanach. Dostrzegł, że nawet legioniści, którzy jeszcze przed chwilą mocno spali, teraz siedzą skuleni pod swoimi tarczami. Znów w jego tarczę uderzyły groty strzał. Jedna o mały włos trafiłaby w goleń. Któryś z żołnierzy wrzasnął z bólu. — Kryją się za kamieniami od zachodu — do ataku! dał rozkaz Cyrus. Linux tak jak inni wydał z siebie okrzyk bojowy, dobył miecza i popędził w stronę skał. Wskoczył na nie, mając Cyrusa po prawej stronie, lecz zastali tam tylko piach lśniący srebrem w świetle gwiazd. Trójkami! Rozdzielić się, przeszukać każdy kąt! Cyrus schował miecz i skinął ręką na Linuxa, aby razem z nim wrócił do obozu. Gdy Linux pomógł opatrzyć dwóch rannych, spytał: Mam iść na zwiady z twoimi ludźmi? Nic nie znajdą, ale dałem rozkaz na wszelki wypadek. Te ataki są zawsze takie same. Przychodzą w nocy, uderzają podstępnie i cicho, po czym wycofują się i znikają. Cyrus poklepał jednego z żołnierzy. Rany są powierzchowne. Obmyjemy je i opatrzymy. Jutro będziecie mogli dosiąść koni. Chirurzy zostawią wam kilka blizn, którymi będziecie się mogli chwalić przed kobietami. Cyrus podniósł głowę i przywołał z powrotem swoich ludzi. Wrócili z twarzami zwróconymi w stronę wroga, co było taktyką wpojoną na tyle, że dowódca nie musiał im tego nakazywać. Linux wiedział, że tej nocy żaden z nich nie zaśnie. Kim byli atakujący? Nie mamy żadnej pewności. Jak to nie złapaliście ani jednego? żadnego, a ataki trwają od ośmiu miesięcy. Linux pomyślał o bandytach, z którymi miał do czynienia wraz z Albanem. Partowie? Nie docierają tak daleko na zachód, choć słyszeliśmy, że są coraz śmielsi na drodze do Damaszku. Nie, to jest problem powstały tu, w Judei. A mają jakąś nazwę? Cyrus ogarnął wzrokiem ciemności. Nazywają siebie zelotami. Rozdział trzeci Ezdrasz zawsze doznawał lekkiego uczucia zazdrości, gdy odwiedzał Gamaliela w dzielnicy świątynnej w Jerozolimie. Ze świątyni do Cytadeli, z jednego centrum judejskiej władzy do drugiego, prowadziła szeroka droga. Większość członków Sanhedrynu Rady Świątynnej mieszkała właśnie przy tej drodze. Lecz zazdrość zdrasza wzbudzała nie pozycja Gamaliela wśród kapłanów świątyni czy szerzej pojętej wspólnoty Judejczyków, lecz zgoła coś innego. Witaj, stary przyjacielu, witaj! Gamaliel, starszy faryzeusz i długoletni mentor Ezdrasza, zaprosił swego przyjaciela do głównego pomieszczenia. Rozciągał się za widok na podwórze. Stojąca pośrodku niego fontanna tworzyła małe tęcze, które rozwiewał popołudniowy wiatr. Jak było w Aleksandrii? Gamaliel wskazał Ezdraszowi krzesło przy małym drewnianym stoliku. Siadając, Ezdrasz westchnął i pokiwał głową Pełno tam chaosu i zamieszania, jak i wszędzie w imperium. Ezdrasz był starszym kupcem. Teren jego działalności handlowej rozciągał się od Jerozolimy aż do Damaszku na wschodzie i do Rzymu na zachodzie. Kiwnął w podziękowaniu, gdy sługa w tradycyjny sposób umył mu ręce i nogi. Wziął srebrny kielich i skosztował wody owocowej. Ten kapłan z pewnością żyje w dobrobycie, zauważył w myślach, rozglądając się po dużym pomieszczeniu. A co nowego w Jerozolimie? Tyle się wydarzyło. Gamaliel zawiesił głos, usłyszawszy pośpieszne kroki na dole, w jednym z bocznych pasarzy. Obaj mężczyźni odwrócili się w stronę okolonego łukiem wejścia. Zdraszu! Wchodząca kobieta szybko przemierzyła pokój, niemal potykając się z pośpiechu i z radości. Jak mogłeś tak długo nie wracać? Mieliśmy pewne trudności, Miriam wybacz mi. Czy twój syn i córka mają się dobrze? Usiadła na drewnianej ławce opodal krzeseł. Podróż wydawała im się służyć, w przeciwieństwie do ich zmęczonego ojca. Są młodzi, bez nauczycieli i bez ograniczeń pojechali szukać przygód z ukochanym ojcem. Nic dziwnego, że wyprawa im się podobała. Nasz syn płakał niepocieszony, gdy usłyszał, że zabrałeś swoje dzieci. Następnym razem i on może z nami pojechać. Miriam pogroziła palcem. Jeśli ośmielisz się choćby wspomnieć mu o czymś takim, to już ja ci... Ci Miriam... Skarcił ją mąż, choć uśmiechał się przy tym. Wstydź się! Ezdrasz słuchał, jak kobieta rozprawia z mężem o dzieciach, po czym zaczęli z Gamalielem dyskutować o zmianach, które zaszły w Jerozolimie, o odwołaniu Piłata i o oczekiwanym przyjeździe nowego gubernatora Marcelusa. Krążyły też pogłoski, że trybun garnizonu w Jerozolimie, Bruno Aetius, ma być odesłany z powrotem do Damaszku. Niektóre z tych wieści Ezdras już słyszał w Aleksandrii, inne były dla niego nowe. Starał się skupić uwagę, bo ci dwoje byli inteligentnymi, zaufanymi przyjaciółmi z koneksjami lecz zazdrość wytworzyła w jego sercu i umyśle jakby chmurę bólu i żalu, także trudno mu było uczestniczyć w rozmowie. Miriam i zmarła żona Esdrasza były niegdyś najlepszymi przyjaciółkami. Dwoje dzieci Miriam i Gamaliela było niemal dokładnie w tym samym wieku, co jego dzieci. Miały cztery i sześć lat ale ich dom był kompletny, pełny stabilnej miłości, podczas gdy jego dom rozpadał się na kawałki. Dwa lata wcześniej jego ukochana młoda żona pośliznęła się na mokrych kafelkach i upadła. Wydawało się, że to nic takiego, jeden siniak na łokciu i drugi tuż nad skronią. Trochę ją bolało, ale nie na tyle, by wszczynać alarm. Jednak tej samej nocy powiedziała, że odczuwa ból i kręci się jej w głowie. Zmarła zanim nadszedł ranek. Wewnętrzna agonia zdrasza z czasem się zmniejszyła. Nieco lekarstwa dla głębokiego smutku odnalazł w opiece nad dwójką swoich małych dzieci, jednak w sercu nosił tęsknotę za tym, co utracił. I nigdzie bardziej tego nie odczuwał niż tu. W przepełnionym pokojem domostwie starego przyjaciela. Służąca przyprowadziła podekscytowane dzieci, które zadawały mnóstwo pytań, a jego serce tym bardziej odczuwało stratę. Wreszcie Miriam zabrała dzieci i ich opiekunki, a Gamaliel kazał reszcie służby wyjść i zamknąć drzwi. Komnatę spowił cień, tak głęboki, jak skrzywiona nagle mina gospodarza. Są problemy. Zeloci? spytał Ezdrasz. Nie, znaczy, tak, oni też. Słyszałem, że ich ataki stały się niewiarygodnie śmiałe. Ataki? To istna plaga. Ale gorsze jest to, że zyskują popularność wśród ludu. Przy ogniskach nocujących karawan słyszałem piosenki na ich temat, powiedział Ezdrasz. Jedna była bardzo prosta i przemawiająca do serc, coś o nowym judejskim Dawidzie pokonującym rzymskiego Goliata. Mój syn ją teraz śpiewa podczas zabawy. Ludzie są uciskani i potrzebują bohaterów, rzekł Gamariel. To dość naturalna reakcja. Była to jedna z najbardziej niezwykłych cech tego człowieka. Estrasz miał świadomość, że większość ludzi, osiągnąwszy pozycję i władzę, stawała się coraz bardziej nieugięta w swych opiniach. Tracili zdolność kwestionowania własnych poglądów czy patrzenia z punktu widzenia drugiej osoby. Jednak Gamaliel był świetnym pośrednikiem. Łagodził konflikty, dociekając wnikliwie, jakimi motywami kierują się inni. Był to prawdziwy dar. Ta umiejętność słuchania, badania i szanowania cudzego punktu widzenia. Jednak Ezdrasz nie miał złudzeń. Stanowią zagrożenie dla nas i dla naszej pozycji w społeczeństwie. Zeloci zniszczą wszystko, co jest nam drogie, a Rzymianie w końcu wygrają i zniszczą nas razem z Zelotami. Sugerujesz, że mamy pomagać Rzymianom? Pytanie zostało zadane półszeptem, lecz stanowczo. Kusi mnie taka perspektywa, lecz ja nie mógłbym się zgodzić na taki krok. Właśnie. Judejczycy pomagający Rzymianom zabijać Judejczyków. Byłoby to odrażające. Sanhedryn już tak wcześniej robił. Brwi je zdrasza podniosły się znacząco. Gamaliel nic na to nie odrzekł. Mówię o tym ukrzyżowanym proroku, co go zwą Jezus z Nazaretu. Wiem, o kim mówisz. Gamaliel wstał i podszedł do okna. Wymyślili dla siebie nową nazwę. Kto? Uczniowie zmarłego proroka. Nazywają siebie wyznawcami drogi. Ciężkie zasłony okienne rzucały delikatny, pastelowy cień na rysy jego przyjaciela. Lecz i tak Ezdrasz widział, że jest on rzeczywiście zmartwiony. A jakie to ma dla nas znaczenie? Jak siebie nazywa garstka galilejskiego motłochu? Już nie tylko garstka. I nie tylko z Galilei. Niektórzy szacują ich liczbę na trzy tysiące, inni na pięć albo i więcej. Niemożliwe. Ezdrasz podniósł się z miejsca. Być może... Ale mam informacje z zaufanego źródła. Tu Gamaliel wymienił imię starszego kapłana z synagogi Libertynów, miejsca spotkań wielu obdarzonych wolnością niewolników, zwłaszcza Judejczyków z dalekich regionów imperium, gdzie wciąż mówiło się głównie po grecku. Mówi, że tamci szerzą się jak zaraza, zwłaszcza wśród jerozolimskiej biedoty. Zupełnie jak Esenczycy. Wymruczał pod nosem Ezdrasz, siadając z powrotem na krześle. I tak, i nie. Ruch eseński z pewnością rozwinął się w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Mówi się, że po Judei porozrzucanych jest około pięćdziesięciu wspólnot. Niektóre mają kilka tuzinów członków, inne nawet tysiąc. Jedno z największych zgromadzeń znajduje się na wschód od Góry Oliwnej, drugie na zachodnim brzegu Morza Martwego. Niektóre wymagają celibatu i przyjmują tylko mężczyzn, inne są zasiedlone przez całe klany. Wszystkich jednoczy nienawiść do Sanhedrynu i do kapłanów świątynnych, których uważają za skorumpowanych. Ale dotąd nie sprawiali kłopotów, wybierając odseparowanie od reszty ludności i czekanie na Mesjasza, który przyjdzie i uratuje naród. Jednak w obliczu ostatnich niepokojów politycznych i religijnych nie rozumiem, przerwał Ezdrasz. Myślisz, że nawet Eseńczycy będą teraz namawiać do przemocy? Nie, przynajmniej jeszcze nie teraz. Mówią wiele niezwykłych rzeczy, odpowiedział Gamaliel, nadal patrząc w stronę okna. Ale nic o przemocy. A czy ci... Ci nowi uczniowie zmarłego proroka dołączyli do zelotów? Nie, oni też mówią o pokoju. Kapłan wzdrygnął się. Gdyby zmienili zdanie. Cóż za okropna myśl! Ja nadal nie, ja też nie. Gamaliel cofnął się do swojego krzesła. Jedno co wiem na pewno. To fakt, że ci wyznawcy Jezusa rosną liczebnie szybciej niż jakakolwiek sekta do tej pory. A razem z nimi rosną też opowieści o nich. Nadal twierdzą, że ich prorok Jezus powstał z martwych, że chodził pomiędzy nimi i wstąpił do nieba. Twierdzą, że to on jest prawdziwym Mesjaszem. Twierdzą. Tak. Mówią o cudach. Powiedział Gamaliel. O znakach i cudach, o rzeczach, które rozpalają pasję w każdym, kto o tym usłyszy. Ludzie albo do nich dołączają, albo stają się ich wrogami. Wszędzie się o nich mówi. Jeśli cokolwiek miałoby nimi zachwiać, obawiam się, że byłaby to burza o takiej sile, że zmiotłaby wszystko. Ezdrasz wiercił się na swoim krześle. Gdybym usłyszał to od kogoś innego, odrzuciłbym to jako bzdury. Ale mówię do ciebie ja. Stary przyjaciel, i to nie są żadne bzdury. Jak długo cię nie było? Cztery miesiące? Prawie pięć. Więc w ciągu pięciu miesięcy wyznawcy urośli w siłę, z którą musimy się liczyć. Mniemam, że w takim razie Sanhedryn jest tym bardzo zaniepokojony. Co zaproponował? Członkowie Sanhedrynu ciągną za swoje brody i patrzą w podłogę. Myśleli, że jak prorok umrze, motłoch się rozejdzie. Dopiero zaczynają akceptować fakt, że jest to coś nowego. A wielu dochodzi do wniosku, że ten zmarły prorok faktycznie jest długo oczekiwanym Mesjaszem. Ten ruch bardzo rośnie w siłę w całym społeczeństwie. Trzeba temu stawić czoła. Ezdrasz zauważył zmianę tonu w głosie przyjaciela. Masz na to jakiś pomysł, prawda? Pomyśl, oni nie mają żadnych sojuszników w strukturach władzy. Chciałbym, żebyś poszedł porozmawiać z ich przywódcami. Ezdrasz nie mógł uwierzyć własnym uszom. Chyba nie mówisz poważnie. Ja jestem tylko zwykłym kupcem. Dokładnie. Nie muszą się z twojej strony niczego obawiać. Gamaliel podniósł ze stołu pergamin. Tu masz listę ich przywódców, których udało nam się zidentyfikować. Nazywają ich apostołami. Nazwy ulic to miejsca, w których lokalni wyznawcy otworzyli swoje domy dla całej grupy. Niektórzy oddali swoje ziemie, które teraz służą jako obozowiska poza bramami miasta. Idź, spotkaj się z nimi. Najwyraźniej są biedni, uczyń z nich naszych sprzymierzeńców. Jeśli trzeba, zaoferuj świątynne złoto, zbadaj, czym można im ufać. Dowiedz się, jakie mają zamiary i opowiedz wszystko tylko mnie, przyjacielu. Nikomu innemu. Ezdrasz był człowiekiem utalentowanym w wielu dziedzinach. Jako dwunastolatek, syn kupca styru, przybył do Jerozolimy, by studiować u faryzejskiego uczonego. Niektórzy mówili, że ów człowiek był najlepszym żyjącym nauczycielem tory na świecie. Gdy Ezdrasz do niego przyjechał, Gamaliel studiował u tego nauczyciela już od prawie dwóch lat. Gamaliel wziął młodego Ezdrasza pod swoje skrzydła i pomógł przystosować się do obcego świata, świątyni, Jerozolimy i nauki. Ezdrasz wkrótce zauważył, że Jerozolimscy uczeni mówią o Gamalielu z podziwem gdyż umysł tego młodego człowieka chłonął wersety i komentarze niczym morska gąbka. Gamaliel potrafił raz przeczytać lub usłyszeć dany tekst, po czym bezbłędnie go wyrecytować. Już wtedy nazwali go „cadik", czyli oddzielony przez Boga do specjalnych celów. Ezdrasz nigdy nie posiadał takiego umysłu jak Gamaliel, ale mało go to obchodziło. Przyjechał studiować jako najstarszy syn, gdyż taka była rodzinna tradycja. Tak uczynił kiedyś jego ojciec, a wcześniej ojciec jego ojca, i tak przez siedem pokoleń wstecz od czasu, gdy Mahabeusze wyzwolili świątynię i uczeni powrócili do Jerozolimy. Ojciec Zdrasza, nim wyprawił syna na południe, wyznaczył mu dwa zadania. Miał oczywiście studiować Talmud. Być posłuszny nauczycielowi i przynosić honor rodowemu nazwisku. Ale było coś jeszcze. Ezdrasz miał szukać sojuszników wśród hierarchii świątynnej i w Jerozolimie. Ojciec zapewnił go, że takie silne przyjaźnie zawiązane we wczesnych latach życia z biegiem lat przyniosą wielki owoc. Ezdrasz powiększył rodzinny majątek. Wysłał młodszych braci, by założyli nowe ośrodki na Cyprze, w Tarsie i Damaszku. Jego siostry wyszły za mąż, a przez ich małżeństwa Ezraż zawiązał kolejne potężne sojusze. Ostatnio odnowił kontakty z dalekimi krewnymi, poszerzając swój teren handlowy aż do hiszpańskiej Galii na zachodzie, a ostatnio do Aleksandrii na południu. Oczywiście ojciec miał rację. Przyjaźń z Gamalielem przyniosła wielkie owoce. Przez wiele lat Ezdrasz był największym dobroczyńcą Gamaliela. Kapłan piął się po szczeblach kariery, aż wreszcie został członkiem Sanhedrynu, a tym samym wzrastały również potęga i wpływy Ezdrasza. Lecz to nie wszystko. Ezdrasz miał sojuszników w wielu różnych miejscach, a przyjaźnie te zostały zawarte w sekrecie i utrzymane w najwyższej dyskrecji. Były to niebezpieczne czasy. Sytuacja w Imperium Rzymskim prowokowała do buntu, zwłaszcza tu, na wschodzie. Zeloci rośli w siłę, a zasięg ich działania był większy niż Gamaliel zdawał sobie sprawę, gdyż od lat nie opuszczał Jerozolimy. W całym kraju było o nich głośno. Coraz więcej młodych mężczyzn, rozwścieczonych uciskiem rzymskiego buta na swoich karkach, rzucało pasterskie laski, narzędzia i skórzane fartuchy, by wymknąć się z pól, sklepów i kuźni. Zamiast tego brali do rąk miecze i walczyli dla sprawy zelotów. Rodziny zmawiały za nich kadisz modlitwę za zmarłych, bo wiedziały, że już ich nigdy nie zobaczą. Jeśli ktoś przyłączył się do zelotów, jedną możliwością odejścia była śmierć, albo w walce, albo w przypadku zdrady od innego zeloty. Wielu młodych służących zdrasza już poszło za wezwaniem do przygody, chwały i służby krajowi. Dość wcześnie zorientował się, że wszelkie próby ich zatrzymania są bezcelowe. Rozgłosił więc, że chciałby spotkać się z przywódcami nie po to, by negocjować, lecz aby po prostu zaoferować pomoc. Stał się jednym z pierwszych kupców, którzy uznali zasługi zelotów. W rezultacie jego karawany nigdy nie były atakowane, i jako pierwszy otrzymywał różne wiadomości tak jak w przypadku jego innych sprytnych decyzji biznesowych, czerpał z tego wielkie zyski. Co do tej nowej grupy wyznawców zmarłego proroka Jezusa, plan Ezrasza był prosty: jeśli rosną w liczbę tak szybko, jak sugerował Gamaliel, musi sobie pozyskać nowych przyjaciół. Tak, oczywiście, pomoże Gamalielowi w zdobyciu informacji. Ale, co szkodzi, żeby samemu też coś przy tym ugrać? W końcu był synem, wnukiem i prawnukiem wyśmienitych kupców. Schował listy, które dał mu Gamaliel, po czym zrobił tak, jak robił już wiele razy w przeszłości. Przez swych pracowników i sojuszników rozpuścił wieści, że chciałby się zobaczyć z przywódcami tej grupy. Zapewnił, że jest nimi zainteresowany. Nic więcej. Chciałby coś zyskać, czegoś się dowiedzieć, zaoferować pomoc. Przychodzi w pokoju. Cóż w tym było złego? Rozdział czwarty. Dzień był już gorący, choć promienie słońca ukazały się nad wschodnim horyzontem. Abigail odgoniła natrętną muchę, która zakłócała jej sen. Dziewczyna miała nadzieję, że jeszcze zaśnie. Powachlowała nad sobą ręką, by się nieco schłodzić i odstraszyć owada. Ten prosty ruch wyciągnął ją z ramion snu w światło poranka i czekający ją wir obowiązków. Poruszyła się na posłaniu. Co przyniesie dzisiejszy dzień? Czy znowu trud i znój? Kolejne objawienia na temat mesjasza dla któregoś z przywódców? Wyczekiwanie wieści od Albana i Lei? Groźby ze strony tych, którzy nie przyjmowali prawdy? A może nawet powrót mesjasza? Zupełnie już obudzona Abigail usiadła na posłaniu. Dwa lata temu, po nagłej ucieczce Albana i Lei po całonocnym ukrywaniu się razem z Jakubem wróciła do swojego mieszkania. Potem przeprowadzili się do małej przybudówki na tyłach sklepu rybnego. Jakub zajął się nauką hebrajskiego, angażując się w nią w różnym stopniu, w zależności od tego, czy tego dnia miał perspektywy jakiejś innej przygody, podczas gdy Abigail nadal wypełniała swoje obowiązki wraz z kobietami nie usłyszała żadnego ruchu z małego stryszku nad pomieszczeniem który nazywali domem jakub albo jeszcze spał albo już wyszedł bez niej każdego ranka spotykali się w grupie wierzących na modlitwie dziękczynnej i wstawienniczej była to wspólna praktyka dla członków ich grupy w całej jerozolimie abigail zwinęła posłanie i przepchnęła je pod ścianę pokoiku. Jakubie, chyba jesteśmy spóźnieni, nie słyszałeś piania koguta? zawołała. Zawsze polegała na kurach sąsiada, które ją rano budziły. Jakubie! Z góry dobiegło stłumione westchnięcie nieprzytomnego chłopaka. W gruncie rzeczy Jakub nigdy nie zaakceptował tego, że Alban wyjechał tak nagle, bez niego. Niezależnie od powodów, które nim kierowały. Choć nie mówił nic na ten temat, Abigail czuła jego smutek i niezadowolenie. Wiedziała, że wyjazd Albana pozostawił ogromną pustkę w życiu jej brata. Wiedziała również, że nie lubi pracy cieśli, którą mu przydzielono po jego barmicwie. Patrzyła, jak pod koniec dnia siedzi i nic nie mówi. Tylko ogląda swoje dłonie pełne odcisków i pęcherzy. Abigail mogła wyczytać z wyrazu jego twarzy, co myśli. Te dłonie nie są stworzone do obrabiania drewna, do zbierania drzask i odcisków. Nie. Te dłonie są stworzone do trzymania miecza, do dawania rozkazu tym, którymi bym dowodził. Gdyby tylko Alban... Bywały dni, kiedy Abigail czuła, że powoli dzień po dniu traci brata. Stawał się coraz cichszy, coraz bardziej wycofany, a ona nie umiała zrobić nic, by go z tego wydobyć. Tak jak to robiła już wiele razy wcześniej, przygotowując się do nadchodzącego dnia, wyszeptała w modlitwie drogi ojcze, niech dziś przyjdą wieści od Albana i zachowaj Jakuba. Usłyszała szuranie. Kiedy brat powoli schodził pod drabinie z małego poddasza na jej głową. Miała rozczochrane włosy i szczękę zaciśniętą w grymasie niezadowolenia. Nie odezwał się ani słowem. Nie powiedział nawet dzień dobry. Dobrze spałeś? Ledwie skinął głową. Musimy się pośpieszyć. Zaspałam. Nie słyszałam piania koguta. Może Bóg nam pobłogosławił i ptaszysko zdechło? Abigail rzuciła w jego kierunku szybkie spojrzenie. Wyraz jego twarzy nie zmienił się. Wyszli razem, przy czym Jakub pozostawał o krok w tyle za siostrą. Ulice już były pełne ludzi, ale handlarze i właściciele straganów jeszcze nie wystawili swoich towarów. Słońce jeszcze nie do końca wzeszło, więc żaden rzymski żołnierz nie paradował konno po brukowanych uliczkach. Lekki wiatr poruszył liśćmi drzew palmowych nad ich głowami, dając powiew świeżego powietrza, które wkrótce miało stać się duszące od upału. Ciekawe, kto poprowadzi dziś poranne modlitwy. Zastanawiała się nagłos Abigail, mając nadzieję, że wciągnie brata do rozmowy. Zdaje się, że Piotr i Jan wyjechali. A dokąd tym razem? zrzędził Jakub. Abigail odwróciła się do niego, a jej serce na nowo wypełnił smutek i żal. Wezbrało w niej pragnienie, by chronić ukochanego brata. Według niej był jeszcze młody. Nie miał piętnastu lat, a już wykonywał pracę dorosłego mężczyzny, co było zgodne z ich tradycją. Dzień w dzień nosił, piłował, przycinał i heblował ciężkie kawały drewna oliwnego, cedrowego lub sosnowego. Od świtu do zmierzchu trudził się pracą, z której nie czerpał żadnej satysfakcji. Abigail wiedziała, że są mężczyźni, którzy uwielbiają poczuć drewno, gdy przesuwają szorstką, pełną odcisków, dłoń po misternej, słojowanej powierzchni. Rozumieli, jak cudownie Bóg stworzył drzewa i potrafili sobie wyobrazić, co można z nich uczynić poprzez wprawne rzeźbienie i budowanie. Pamiętali też, czym było drewno w rękach cieśli. Ale Jakub do nich nie należał. Dla niego to była jedynie praca do wykonania, męcząca i nieustająca. Słyszałam, że odwiedzają braci w innych miastach. Odpowiedziała. Jakub tylko wzruszył ramionami. Odległość od miejsca spotkań była wystarczająco duża, by noga znów zaczęła ją boleć. Starała się nie utykać, gdy Jakub najpierw dorównał jej kroku, a potem trochę ją wyprzedził. Poparzenia od wrzątku zagoiły się. Ale zabliźniona skóra pozostała napięta i wrażliwa na każdy nacisk lub uderzenie. A takie sytuacje przydarzały się jej codziennie. Podnosząc ciężkie, gliniane słoje, pracując z innymi kobietami w ciasnej kuchni, często poruszała się tak, że na coś wpadała lub ocierała się, robiąc sobie siniaka albo małą rankę na bliźnie. Zwykle nic nie mówiła. Tylko po prostu czekała, aż nowe skaleczenie samo się zagoi. Nigdy nie miała skłonności do narzekania. Nawet w najgorsze dni wolała raczej śpiewać. Ale bywały i takie chwile, kiedy nie potrafiła ukryć utykania ani wyrazu cierpienia na twarzy. Jakub obejrzał się za nią i zwolnił kroku. Ten prosty gest wzruszył ją do łez. Mimo zmiennych humorów, Jakub wciąż chciał jej pomagać i chronić ją. Zawsze wyczuwał, kiedy dawna rana sprawia jej ból. Dołączyli do innych wyznawców zmierzających na plac. Po krótkich pozdrowieniach zrównali krok i rozmawiali przyciszonymi głosami. Nie chcieli zwracać niczyjej uwagi na rosnącą liczbę osób, które zbierały się w tym miejscu każdego dnia. Abigail przebiegł znajomy dreszcz emocji czy to będzie ten dzień kiedy pan pierwszy raz odszedł wraz z obietnicą powrotu zaczynali każdy dzień z tym pytaniem w sercach i na ustach później pozdrawiali jeden drugiego z tym niewypowiedzianym pytaniem w oczach stopniowo nauczyli się akceptować że mesjasz może mieć inne plany albo że jest jakiś Nieznany im powód, dla którego jego powrót się opóźnia. Ich liczba zdecydowanie rosła z dnia na dzień. Dostali nakaz szerzenia Słowa Bożego, przyprowadzania innych, bycia świadkami w Jerozolimie, Samarii i na całym świecie. Czyż nie był to wystarczający powód, by Pan opóźniał swój powrót? Stopniowo ich grupa zaczęła odkładać na bok pragnienie szybkiego powrotu Jezusa, wychodząc ku tym, którzy potrzebowali usłyszeć prawdę o jego pierwszym przyjściu na ziemię. Lecz Abigail, choć chciała być przykładną wyznawczynią, miała często nadzieję, że to właśnie będzie ten dzień. Wątpliwości, lęki, zagrożenie i ból. Wszystko to pozostawią za sobą, gdy ich mesjasz znów pojawi się między nimi. Już kiedyś poczuła jego uzdrawiający dotyk, który zabrał głęboki smutek z jej umysłu i serca. A może tym razem jej noga? Ponownie zerknęła na Jakuba. Była pewna, że gdy Pan powróci, jego smutek znów zamieni się w radosną żywiołowość, którą tak kochała chętnie wzięłaby na siebie cierpienie do końca życia gdyby tylko to mogło się spełnić abigail właśnie szorowała piaskiem garnki i opłukiwała je żeby były gotowe do przygotowania kolejnego posiłku kiedy do kuchni wpadła marta plecy miała wyprostowane a usta zaciśnięte abigail od razu wyczuła że coś się wydarzyło ale nic nie powiedziała Starsza kobieta zatrzymała się, wzięła głęboki oddech i wytarła ręką czoło, odgarniając kilka niesfornych kosmyków. Była zgrzana od popołudniowego upału i zmęczona całym dniem pracy. Zmęczone ciało i dusza pomyślała Abigail, ale się nie odezwała. Wyprostowała się i sięgnęła po ścierkę. Spojrzała Marcie w oczy, szukając wyjaśnienia. Nie przyszło ono prędko. Marta ostrożnie dobierała słowa. Gdybym była młodsza, wymamrotała w końcu pod nosem. Może usiądziesz. Mam jeszcze trochę świeżej wody ze studni. Marta usiadła, wciąż była wyprostowana jak struna, a jej podbródek wznosił się w upartym geście ku górze. Abigail nabrała kubek chłodnej wody. Marta wzięła go bez słowa i długo piła. Oddała puste naczynie i wydawała się nieco odzyskiwać równowagę. Abigail cichutko zajęła obok niej miejsce na ławce. Marta powie, co się stało, kiedy będzie gotowa. Ale upłynęło trochę czasu, a marta wciąż się nie odzywała, więc Abigail zdecydowała, że czeka już wystarczająco długo. Powiedziałaś, że chciałabyś być młodsza. Dlaczego? Marta potrząsnęła głową i wytarła twarz szalem. Czyżby spodobał ci się jakiś młody mężczyzna? dodała Abigail z uśmiechem. Nawet znana ze stoickiego spokoju Marta, rzuciwszy Abigail zszokowane spojrzenie, nie mogła powstrzymać się od śmiechu. Mężczyzna! zastanowiła się jeszcze raz, lekko przecierając zgrzane skronie i wilgotne włosy. I do tego młody, powiadasz. A cóż ja bym miała z takim robić? Abigail wzruszyła ramionami. To już ty musiałabyś mi wyjaśnić. Niedorzeczność, powiedziała Marta, potrząsając głową, ale jej ton nie był obrażony, a podbródek zszedł nieco w dół wachlowała twarz końcem szala. No więc? spytała Abigail. Marta potrząsnęła głową i westchnęła. Jak my mamy nadążyć z tym nawałem pracy? Każdego dnia przychodzi coraz więcej ludzi. Piotr raduje się z każdej nowej twarzy. Ja też, ale to nie Piotr ich karmi. Nie spędza każdej minuty dnia pochylając się nad gorącymi garami albo szorując brudne naczynia. Nie Piotr się tym nie para, tylko nawołuje, żeby przychodzili. Marta machnęła ręką w geście zapraszającym kogokolwiek by stanął w drzwiach. Abigail nic nie powiedziała. Wiedziała, że Marta cieszy się tak samo jak wszyscy, gdy do społeczności wierzących dołączają nowi ludzie. Lecz jest już zmęczona, przytłoczona zbyt dużą ilością obowiązków i potrzebuje wyrazić swoje uczucia, nie krytykując przy tym nikogo. Czy znów mamy dodatkowe osoby? Co najmniej za dwa tuziny. I podejrzewam, że wszyscy są głodni i zmęczeni. Piotr właśnie zarządziłby ich nakarmić i dać miejsce do spania. A widzisz tu w garach jakąś strawę? Albo w wolne miejsce, gdzie można rozłożyć maty. Przy zadawaniu tych retorycznych pytań ręce Marty żywo gestykulowały nad jej głową. Chyba mamy jeszcze trochę chleba i koziego sera, i winogrona. Wystarczy dla nich wszystkich. Bóg już wcześniej rozmnażał chleb. Oczywiście, a ja o tym zapomniałam. Marta przestała się wachlować i uniosła ramiona. Jestem tylko starą, zmęczoną kobietą, która nie pilnuje własnego języka. Powinnam się wstydzić. Cały dzień byłaś na nogach. W tym okropnym upale, obsługując niezliczone ilości ludzi, nie masz powodu do wstydu. Po prostu gdybym tylko była młodsza. Tym razem Marta uśmiechnęła się na tę myśl. Gdybyś była młodsza, nie miałabyś mądrości, męstwa. Ani umiejętności potrzebnych do wykonywania tej pracy. A teraz, Marto, posiedź tu sobie trochę i odpocznij. Zawołam młodsze kobiety i dopilnujemy, żeby nowo przybyli, dostali strawę. A potem w jakiś chyba cudowny sposób znajdziemy im też miejsce do rozłożenia mat. Abigail miała nadzieję wywołać jeszcze jeden uśmiech na ustach marty. Kobieta zaczęła wstawać. Lecz Abigail przytrzymała ją za ramię. Musisz odpocząć, inaczej nie będziemy mogły korzystać z twoich mądrych rad. I co wtedy poczniemy? Potrzebujemy cię. Dzięki tobie idziemy w dobrym kierunku. Wszystko jest zorganizowane. Prowadzisz nas, i w pracy, i w modlitwie. Bez ciebie sobie nie poradzimy. Starszej kobiecie łzy napłynęły do oczu. Wzięła Abigail za rękę. A ja nie wiem, co bym zrobiła bez ciebie, Abigail. Nawet z bolącą nogą. Och, nie udawaj zaskoczonej. Widzę, jak się krzywisz z bólu, kiedy myślisz, że nikt nie patrzy. I tak pracujesz za dwie. Abigail naprawdę była zaskoczona. Myślała, że dobrze ukrywa ból. Ale oczywiście Marta nie dała się oszukać. Ta kobieta miała wyjątkowo bystre oczy. I miękkie serce. Posiedź, powiedziała Abigail łagodnie, a ja dopilnuję wszystkiego, co musi być zrobione. Obserwowałam cię wcześniej przy pracy, będę robić to samo co ty. Marta przytaknęła. Jej oczy wciąż błyszczały ze wzruszenia. Następnego ranka Abigail zaskoczyło wezwanie przed Radę Wyznawców. Gdy przyszła, Zastała tam również Martę, która jednak patrzyła tylko na prowadzących wspólnotę. Abigail weszła cicho i kiwnęła na powitanie, po czym zajęła miejsce obok starszej kobiety. Nie uszło naszej uwadze, zaczął Piotr ze wzrokiem utkwionym w obie kobiety, że nawał pracy staje się zbyt duży. Z każdym z niem przybywa nam ludzi, więc musimy się lepiej zorganizować, żeby nikogo nie przeoczyć ani nie przeciążać tych, którzy im służą. Inni pokiwali głowami z aprobatą. Wygląda na to, że jedną z największych potrzeb jest troska o wdowy i sieroty. Gdyby oddzielić ich od reszty ludzi, byłoby łatwiej pomóc każdemu. Znów rozległ się szmer potakiwania. Dyskutowaliśmy trochę na ten temat i uważamy, że potrzebne jest wyznaczenie miejsca wydawania posiłków, gdzie potrzebujący żywności mogliby otrzymać swój przydział. Mogą zabrać produkty do domów lub namiotów i gotować tam. To znacznie zmniejszy ilość jedzenia przygotowaną tutaj. Marta zaproponowała to rozwiązanie i jest to dobry pomysł. Powinniśmy byli wpaść na niego wcześniej. Przerwał na chwilę i spojrzał z uznaniem na Martę. Po co mnie tu wezwali? Zastanawiała się Abigail. Marta świetnie sobie radzi, jestem bardziej potrzebna w kuchni. Zauważono, że ty, Abigail, powiedział Piotr, lekko przekrzywiając głowę, jesteś najbardziej kompetentna i skuteczna. Zasugerowano, żebyś nadzorowała te nowe punkty dystrybucji żywności. Marta natychmiast wstała, a jej twarz pobladła. A, ale. Ale ja potrzebuję Abigail w kuchni. Do kuchni przeszkolimy inne dziewczęta. My? spytała Marta, podnosząc brwi do góry jak to my? Nie przypominam sobie, abyś kiedykolwiek bywał w kuchni, Piotrze. Możliwe, że Piotr zrobił się czerwony, lecz ukryła to jego broda. Zaśmiał się. Masz rację. Nie przeprowadzę żadnego szkolenia, ale ty, Marto, jesteś w tym jak najbardziej kompetentna. W końcu to ty szkoliłaś Abigail, czyż nie? Marta zajęła z powrotem swoje miejsce, mamrocząc coś pod nosem. Piotr zwrócił się do Abigail: Czy jesteś gotowa służyć w ten sposób? Abigail przełknęła ślinę i pokiwała głową. Tak, tak, jestem gotowa służyć. Ale sama myśl o tak wielkiej odpowiedzialności przerażała ją śmiertelnie. Z drugiej strony, sama była sierotą, więc miała wrażliwość na potrzeby podobnych sobie. Jestem gotowa. Usłyszała swój własny głos. Jej umysł już wirował wokół tego, co trzeba zrobić, od czego zacząć. Dobrze. Więc mamy to ustalone. Porozmawiaj ze Szczepanem, on zarządza wszelkimi zapasami. Opowie ci, czym dysponujemy, i razem ustalicie, jak ma przebiegać rozdawanie żywności. Jeśli będziesz miała jakieś pytania, na które Szczepan nie będzie potrafił odpowiedzieć, to przyjdź zapytać o naszą radę i dobierz sobie do pomocy wedle twoich potrzeb dwie lub trzy z młodszych kobiet Piotr wyglądał na zadowolonego z takiego rozwiązania a Abigail wciąż o nim miała tylko przystaknęła zrozumiała że może od razu zacząć swoje nowe obowiązki i wstała ze swojego miejsca Marta była już o kilka kroków przed nią Prawie dochodziły do schodów, gdy Marta rzuciła przez ramię. Chciałam nam jakoś ulżyć, a tu co? Piotr od tak sobie zrzuca na twoje barki więcej niż ktokolwiek powinien dźwigać. Abigail, tak mi przykro, nie powinnam była. Abigail wzięła ją za rękę. Kochana Marto, nie martw się. Nie mam nic przeciwko temu. Naprawdę chcę służyć wdowom i sierotom. Jest to zadanie, któremu z Bożą pomocą podołam. Taka służba to zaszczyt. Marta potrząsnęła głową, a wyraz jej twarzy świadczył, że nie da się pocieszyć. Będę tęsknić za pracą z tobą, dodała szybko Abigail. Ale będziemy się często widywały. Będę wpadać i wypadać, jeszcze będziesz miała dosyć, że ciągle szperam ci w kuchni. No, dość już, przerwała Marta. Wiem, że starasz się po prostu widzieć jak najlepsze strony tej sytuacji. Niepotrzebnie się wtrącałam i teraz zbieram tego żniwo i, kropka. Właściwie ośmieliła się dodać Abigail. Przyzwyczajam się do tego pomysłu i myślę, że jest całkiem niezły. To znacznie zmniejszy nakład pracy w kuchni, a wdowy i ich dzieci będą mogły się poczuć jak rodziny, nawet w tak trudnej sytuacji. I naprawdę myślę, dodała po chwili wahania, że jak już się wdrożę i wszystkiego nauczę, to będę miała wielką radość ze służenia w taki sposób. Hm, mruknęła powątpiewającą Marta. Wiesz? powiedziała Abigail przechylając głowę. Mam przeczucie, że te nowe obowiązki mogą być nawet lepsze niż balie do prania. Marta mruknęła jeszcze raz, lecz tym razem spojrzała na Abigail z błyskiem w oczach. Dopiero w nocnej ciszy Abigail miała czas spokojnie przemyśleć, co się właściwie wydarzyło. Miała być zarządcą i to w bardzo ważnej dziedzinie. Och, może nie takim prawdziwym zarządcą wciąż będzie miała też ludzi nad sobą. Szczepana, który sprawuje pieczę nad zapasami, radę, Piotra, jednak dostała ważne zadanie. Było to dla niej wyzwanie, nawet ją trochę przerażało. Czy podoła? To duża odpowiedzialność. A co, jeśli jej się nie uda? Wdowy potrzebowały dziennych racji żywności tak samo dzieci, pozbawione rodziców. Wiele osób nie otrzymywało żadnej innej pomocy poza tą od wspólnoty wierzących. Dzień w dzień Abigail zauważyła te dwie grupy osób, jak przychodziły i wychodziły. I dzień w dzień jej serce krwawiło, gdy na nie patrzyła. Smutne twarze bez wyrazu, z niemowlętami na ręku, albo małymi dziećmi trzymającymi się kurczowo spódnic. Albo dzieci, które były zupełnie same. Ich twarze rozjaśniały się podczas uwielbienia, lecz Abigail i tak widziała ich smutek. Uchwyciłyby się jakiegokolwiek znaku, który mógłby dać im nadzieję. Czuła się głęboko zaszczycona, że poproszono ją, by służyła w taki sposób. Być może. Z Bożą pomocą uda jej się przynieść tym ludziom trochę pocieszenia i zachęty. O Panie Boże, westchnęła żarliwie, obym potrafiła służyć tak, jak Ty służyłeś, kiedy byłeś pomiędzy nami. Z radością usłużę moimi rękami i sercem w tym zadaniu, w Twoim imieniu. Umocnij mnie do służenia, daj mądrość, daj wszystko, co trzeba, żeby zaspokoić potrzeby ludzi, spraw, bym była błogosławieństwem dla wszystkich, z którymi się zetknę. Oto się modlę, wraz z dziękczynieniem. 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 Rozdział piąty. Dwóch rannych żołnierzy na tyle spowolniło pochód oddziału Linuxa, że dotarli do Jerozolimy dopiero trzeciego dnia tuż po zachodzie słońca. Widziane o zmierzchu miasto było oszałamiająco piękne. Światło pochodni i ostatnie promienie słońca nadały jego murom kolor roztopionego złota. Od wschodu księżyc oblał dolinę cedronu srebrem i pogrążył ją w cieniu. Głos trąby, rozbrzmiewający na terenie świątyni, dał sygnał do wieczornych modlitw. Miasto zdawało się unosić na wzgórzu, jak błyszcząca korona mijającego dnia. Jednak żołnierze, nie bacząc na to piękno, pozostawali w gotowości bojowej, dopóki pierwszy z jeźdźców nie zasalutował wartownikowi strzegącemu bramy owczej. Linux udał się do komnat nad stajniami twierdzy, które zdawałoby się wieki temu dzielił z Albanem. Choć z pewnością mógł zażądać dla siebie kwatery o lepszym standardzie. Twierdza Antonia była pierwszą dużą budowlą wzniesioną przez Heroda Wielkiego ojca Heroda Antypasa, człowieka odpowiedzialnego za odbudowę świątyni w Jerozolimie. Linux zameldował przybycie żołnierzowi pełniącemu nocną wartę, ciesząc się, że nie musi od razu rozmawiać z gburowatym komendantem. Złożył tylko oficjalną prośbę o kilka oddziałów do swojej dyspozycji od następnego ranka. Jedno spojrzenie na zwój z cesarskim orłem wystarczyło, by pomocnik komendanta zasalutował i obiecał, że wszystko będzie gotowe zgodnie z prośbą. Linux bez pośpiechu zjadł kolację, udał się do łaźni, by obmyć kurz i siniaki z podróży, a następnie rozpoczął poszukiwania. Próbował sobie wmówić, że chce tylko dowiedzieć się, gdzie przebywa jego przyjaciel, były setnik, ale w głębi duszy wiedział, że to nieprawda. Twierdza była ponurą, ciężką budowlą oddzieloną od zachodniej ściany świątyni alejką, która bez względu na porę dnia pogrążona była w półmroku. Tego dnia uliczka była tak wyludniona, że echo kroków linuksa odbijało się od kamieni pod jego stopami oraz od bocznych ścian. Natomiast rozciągająca się przed nim główna arteria łącząca wejście do świątyni z bramą Heroda była pełna ludzi. Zbliżając się do tętniącej życiem ulicy, Linux poczuł, jak przyspiesza mu puls. Atak Zelotów był na tyle świeżym wydarzeniem, że miał pełną świadomość niebezpieczeństwa czychającego w tym mieście nachodzącego w pojedynkę nieuzbrojonego rzymianina. Ale tam dokąd tej nocy chciał pójść, nie mógł zabrać ze sobą broni. Dlatego przyspieszył kroku, aż w końcu niemalże biegł. Uważał na każdego, kogo mijał, na każdy cień. Nikt go nie zaczepiał, ani mu nie groził, choć czuł na sobie wzrok wielu osób. Obawiał się nawet, że nie odnajdzie miejsca, którego szukał, bo był tu tylko trzy razy ponad dwa lata temu i nigdy nie szedł tędy w nocy. Nie mógł też zapytać o drogę, bo nie znał nazwy owego placu. O ile miał on w ogóle jakąś nazwę. Co więc miał powiedzieć podejrzliwemu Judejczykowi, że on, Rzymianin, szuka podwórza, na którym zbierają się wyznawcy martwego proroka? Szedł i szedł, aż stwierdził, że chyba przeoczył zakręt, albo w ogóle poszedł w błędnym kierunku. Biedniejsza dzielnica miasta stanowiła labirynt brukowanych uliczek, w którym nawet strażnicy świątyni poruszali się trójkami i rzadko kiedy w nocy. Już miał zawrócić, gdy po jego prawej stronie pojawiły się znajome schody, tak szerokie jak ulica prowadząca do twierdzy, od stuleci wydeptywane ludzkimi stopami. Schody niemal dochodziły do wysokości wewnętrznego muru miasta. Wspiął się na nie i popatrzył na pusty plac. Widywał to miejsce tylko wtedy, gdy było pełne ludzi, spalone pustynnym słońcem, ale i tak je poznał. Za pierwszym razem, gdy tu przybył, zebrani żywo ze sobą dyskutowali. Jakże ci Judejczycy lubili rozmawiać o wiadomościach dnia i polityce, ale przede wszystkim o swojej religii! Linux przypomniał sobie dzień, gdy zaprowadził Albana na spotkanie z nieuchronnym przeznaczeniem. Przyjaciel Linuxa szedł wtedy obok niego i cicho mówił mu o judejskim proroku. Linux głęboko odetchnął suchym pełnym pyłu nocnym powietrzem. Wczesnowiosenne deszcze już dawno przeszły, ale największe upały miały się dopiero zacząć. Przez sześć długich miesięcy w Jerozolimie nie miała spaść ani jedna kropla deszczu. Pogrążony w myślach Linux, poczuł jakby właśnie stanął przy nim alban. Na nowo usłyszał pytania, na które nie znał odpowiedzi: o przebaczenie, o miłość i o żyjącego Boga. Rozbrzmiewały w jego głowie, gdy tak rozglądał się po pustej przestrzeni, szukając jakichś śladów życia. Usłyszał rozmowę i przez szparę w drzwiach zobaczył światło. Podszedł do wysokich podwójnych drzwi, które najwyraźniej były zamknięte od środka. Z bliska usłyszał wiele głosów. Ostatnim razem, gdy tu był, drzwi te były otwarte na oścież, a tłum tak gęsty, że ciężko było oddychać. Wyznawcy proroka świętowali zaślubiny jego przyjaciół, a Herod wysłał strażę, by ich aresztować. Cztery dni później Linux dostał rozkaz powrotu do Italii i od tamtej pory nie miał o Albanie żadnych wieści. Linux zapukał. Rozmowy w środku natychmiast ucichły. Na wysokości twarzy otworzyło się małe okienko. Drzwi grubości około jednej stopy wzmocnione były żelaznymi kratami, by nie przebiła ich włócznia lub miecz. Przez chwilę brodata twarz przyglądała się Linuxowi, po czym odezwał się szorski głos. Czego chcesz? Ktoś inny syknął z wnętrza domu Kto to? Brodacz zwęził oczy i wciąż patrząc przez okienko w drzwiach odpowiedział. Rzymianin Przychodzę w pokoju, powiedział Linux. Mężczyzna był wzrostu Linuxa i wyglądał na pracownika fizycznego lub wojownika. Jest już późno, Rzymianinie, czego chcesz? Nie przyszedłem nikogo skrzywdzić, powiedział Linux, podnosząc puste ręce. Chciałem zapytać o mojego przyjaciela. Mężczyzna patrzył podejrzliwie. Czy ten przyjaciel jest wyznawcą drogi? Linux nigdy wcześniej nie słyszał takiego sformułowania. Ale to nie był czas, by pytać o jego znaczenie. Ma na imię Alban. Jest mężem Lei. Z za mężczyzny odezwał się kobiecy głos. Ten Rzymianin mówi o moich opiekunach. Mężczyzna nie spuszczał oczu z Linuxa. Mówi o bojącym się Boga? Tak, właśnie o nim. Mogę zamienić z nim słowo? Głos kobiety nieco zadrżał. Mężczyzna z niechęcią zmarszczył czoło, po czym powoli odsunął się od drzwi. Ledwo Linux spojrzał na młodą kobietę, która stanęła przy okienku, i jego serce zaczęło głośno walić. Za żelaznymi kratami pojawiła się przepiękna twarz i te oczy. Gdy zakrywała dolną część twarzy, pojedynczy pukiel kręconych brązowych włosów wymknął się spod tradycyjnego judejskiego nakrycia głowy. Wybacz panie, zapomniałam jak masz na imię. Linux. Była znacznie piękniejsza, niż zapamiętał. Ciemne, szczerze patrzące oczy napotykały jego spojrzenie, a głos zabrzmiał jak muzyka, nawet jeśli dziewczyna była onieśmielona przez nieznajomego. Wybacz to najście. Przychodzę w pokoju, szukam wieści o Albanie i Lei. Tu ich nie ma. A czy są bezpieczni? Jego głos był ochrypły od emocji, jakby właśnie skończył jakiś szaleńczy wyścig. Tak. Uśmiechnęła się, a jej twarz stała się jeszcze piękniejsza. Ktoś odezwał się z wnętrza domu, Abigail? Odsunęła się o krok. Pani, proszę. Czy możesz mi chociaż powiedzieć, gdzie ich znajdę? Nie mówimy. Z wnętrza domu ktoś znów zawołał ją po imieniu, tym razem bardziej stanowczo. Muszę już iść, powiedziała, zamykając okienko. Linux gapił się na zamknięte drzwi. Młoda kobieta pozostawiła po sobie zapach cytryn i jakiejś przyprawy, być może mirry. Abigail wyszeptał jej imię. Niechętnie odwrócił się i zaczął iść ze zwieszonymi ramionami. Rozdział szósty Wieści, na które czekał Ezdrasz, przyszły z najbardziej niespodziewanego źródła. Moja własna siostra?! Safira była najmłodsza z ich klanu. Niespodziewany klejnot. Tak ją zawsze nazywała matka i takie też wybrano jej imię. Safira. Wrzeniła się w rodzinę jerozolimskich kupców. To w ich domu ezraż ubijał interesy, gdy był w mieście. Siedział teraz w komnacie, którą przejął jako swoją kwaterę i patrzył ponad stołem usłanym dokumentami i próbkami towarów, próbując zrozumieć to, co właśnie usłyszał. Ty wyznawczynią tego zmarłego proroka. Jeśli zasięgniesz języka wśród jego wyznawców, mój bracie, to powiedzą ci, że on wcale nie jest martwy. Kto? Kto mówi takie rzeczy? Ten człowiek został ukrzyżowany przez Rzymian. Myślisz, że nagle ci mistrzowie śmierci i zniszczenia popełnili błąd, albo zmienili zdanie? Safira nie była zbyt atrakcyjną kobietą. Ezdrasz uważał również, że jego siostra ma raczej słabą wolę, lecz rodzice ubóstwiali ją tak samo jak swoje wnuki i nie odmawiali jej niczego. Skutkiem tego, jako dorosła również oczekiwała, że każde jej życzenie zostanie spełnione, zanim jeszcze je wypowie. Ale coś takiego. Ezdrasz osłupiał. Obok safiry siedział jej mąż, Ananiasz. Był on niewysokim człowiekiem, o wiecznie rozbieganych oczach, jakby sądził o każdej wynegocjowanej właśnie umowie, że tuż za rogiem czeka na niego jeszcze lepsza. — I ty też? — spytał rozgniewany Ezdrasz. — Oni czynią znaki i cuda. Widziałem na własne oczy. — I to jest twoja odpowiedź. Mogę cię zaprowadzić do bramy świątyni i pokazać tuzin żebraków, którzy też twierdzą, że mają taką moc. Ale te cuda są prawdziwe, powiedziała cicho Safira. Czyż sam nie powiedziałeś nam, że jesteś zainteresowany nawiązaniem z nimi kontaktu? dodał Ananiasz. Ezdrasz wstał od stołu i przeszedł w kierunku szerokich drzwi balkonowych. Jego uwagę przykuło ręcznie polerowane lustro, które kiedyś kupił dla żony. Większość religijnych Judejczyków uważała, że patrzenie na swoje odbicie w lustrze jest zbędną pokusą. Najlepsze lustra były też bardzo drogie, lecz Ezdraż chciał, by jego żona widziała, jaka jest piękna. Stawali razem przed tym lustrem, a on wymieniał wszystkie atrybuty jej urody. Ostatnimi czasy ledwie spoglądał na swoje odbicie, lecz dziś nie potrafił odwrócić wzroku. Patrzył na siebie i zauważył w równo przyciętych włosach i brodzie ślady siwizny. Jego oczy były podkrążone i nawet opalenizna z licznych podróży nie była w stanie tego ukryć. Przekroczył czterdziestkę i choć uważał się za człowieka wciąż młodego i energicznego, w duszy czuł już pierwszy powiew zimowych lat. Przyglądając się swemu odbiciu, Ezraż zauważył, że staje się coraz bardziej podobny do ojca. Ze spokojem, którego wcale nie odczuwał, zmienił taktykę. Jeśli chce zdobyć informację, musi udawać zainteresowanie wiarą tej nowej sekty. Zależało od tego powodzenie jego zadania. Odwrócił się z powrotem do siedzącej przy stole pary i powiedział: Macie rację, oczywiście. Wybaczcie. Pierwszy raz poszłam tam z ciekawości, tak samo jak ty chcesz zrobić, powiedziała Safira. Dużo o nich słyszałam i chciałam się przekonać na własne oczy. Ezraż pomyślał, że jego siostra zawsze kochała rynki i herbaciarnie. Plotki były jej potrzebne jak oddychanie. Wiedział, że to niemiłe z jego strony, ale nie mógł nic poradzić na swoje odczucia. Gdy usłyszał, że siostra wierzy w te bzdury, miał ochotę odsunąć się od niej. A ja poszedłem, bo ona mnie prosiła. Przytaknął Ananiasz. Prosiła i prosiła. Ananiaszu, przestań! Ale to prawda. Odwrócił się do żony. Nie dawałaś mi spokoju. A ty urodziłeś się po to, by słuchać innych. Pomyślał Ezdrasz. Ananiasz, podobnie jak Safira, był najmłodszy z rodzeństwa. Ezdraż był przeciwny ich małżeństwu. Ojciec Ananiasza, jako pierwszy w rodzinie, zdobył tytuł kupca. Dziadek Ananiasza był prostym woźnicą karawany. Dzięki ciężkiej pracy i umiejętności targowania się, rodzina wybiła się i weszła do klasy kupców. Teraz byli właścicielami tuzina straganów na głównych ulicach Jerozolimy. Ezdrasz wrócił na swoje miejsce i przyjrzał się mężczyźnie siedzącemu naprzeciw niego. Choćby Ananiasz nie zrobił w życiu żadnej innej pożytecznej rzeczy, wrzenienie się w kupieckie imperium Ezdrasza tysiąckrotnie zabezpieczyło jego pozycję w klanie. Nękałaś mnie i błagałaś, no to poszedłem. A teraz? spytał Ezdrasz. Rozbiegane oczy Ananiasza choć na chwilę skupiły się na Ezdraszu. Nie widziałeś na własne oczy tego, co się u nich dzieje. Ja widziałem. No, czyli co takiego? Ty postrzegasz ich jako rosnącą w siłę sektę. Chcesz wiedzieć, kim są. Myślisz, że mógłbyś ubić z nim jakiś interes. Ezdrasz był zaniepokojony trafną oceną mężczyzny. A czy to coś złego? zapytał. I jesteśmy kupcami. Taką mamy naturę. Chcę tylko powiedzieć, że nic nie jest takie, jak ci się wydaje. Judea pełna jest sekt i ludzi, którzy twierdzą, iż posiadają tajemną wiedzę. Ta grupa jest inna. Ezdrasz przyjrzał się uważnie Ananiaszowi. Być może jego skryty szwagier był mądrzejszy niż mu się wydawało. A skąd ta pewność? Ananiasz spojrzał na żonę. Powtórz mu to, co opowiedziałaś mnie. Przyjaciółka opowiadała o cudach, rzekła Safira. Chciałam pójść i zobaczyć sama. Przyznaję, traktowałam to jako popołudniową rozrywkę. Widzisz, ja też miałam swoje powody, by chcieć ich poznać, lecz te powody były złe. Przejęta i podekscytowana Safira mówiła w pośpiechu, jak niegdyś. Gdy była dzieckiem, Ezdrasz usłyszał jednak w jej głosie coś nowego, siłę, której nie rozpoznawał i intensywność, która mówiła o głębokiej pasji. Czy chcesz powiedzieć, że źle robię, chcąc ich poznać? Nie, bracie, mówię ci, żebyś był przygotowany na spotkanie z czymś, czego nie jesteś w stanie pojąć. Albo jesteś z nimi, albo nie, powiedział Ananiasz. Jeśli należysz do wyznawców Jezusa, on będzie działał w tobie. Przecież on nie żyje! Para spojrzała na siebie z tajemniczym uśmiechem, co zaniepokoiło zdrasza bardziej niż wszystko, co do tej pory od nich usłyszał. Safira wskazała na swoje serce i powiedziała: On żyje tu, teraz. Przyjmij to lub nie. To twój wybór. – dodał Ananiasz. – Ale to nie zmieni faktów. Jezus umarł, a jednak żyje. Ezdrasz pohamował pierwszy impuls, by tupnąć nogą, rozłościć się i wszcząć kłótnie. Dał sobie kilka chwil, by przełknąć pogardę dla tych dwojga. – Muszę to zobaczyć na własne oczy. – Ja ci wszystko załatwię, kochany bracie. Safira promieniała z radości. Kolejne godziny Ezdrasz spędził w stanie ostrożnego oczekiwania. Wciąż czuł niepokój wywołany tym, że Safira dołączyła do wyznawców zmarłego proroka. Próbował dowiedzieć się o nich czegoś więcej, wysyłając na rynek zaufanego sługę z instrukcją, by popytał, zaoferował łapówkę, jeśli będzie trzeba, i przyniósł jakąś informację, która rozjaśniłaby sytuację. Bo przecież... Jeśli uda mu się samemu odkryć to czego chce się dowiedzieć nie będzie potrzebował wątpliwej pomocy siostry i szwagra lecz wieści które przyniósł sługa jeszcze bardziej go wzburzyły znaki i cuda takich słów użył sługa z tego jak się wypowiadał Ezraż domyślił się że recytuje to co usłyszał od innych Najwidoczniej rynek nie był zgodny co do tej grupy. Niektórzy uważali ich za wyrzutków. Jerozolima pełna była wyznawców takiej czy innej osoby wykrzykujących pod niebiosa, że ich rabbi posiada szczególne zrozumienie prawdy. Ezdrasz spodziewał się tego. W młodości on sam i Gamaliel też stali na zewnątrz świątyni ogłaszając innym uczniom, że to ich nauczyciel jest najwybitniejszym faryzeuszem wszechczasów. Ale to było coś innego. Według przekazu sługi działy się prawdziwe cuda. Przywódcy tej grupy, znani jako apostołowie lub święci nauczyciele, posiadali moce, które kiedyś należały do samych proroków. Albo, co bardziej prawdopodobne, to wszystko było jakimś oszustwem. Ezdrasz ukrył swoje zaniepokojenie przed służącym, który przecież tylko wykonał rozkaz pana. Gdy ten się oddalił, Ezdrasz nie mógł się z powrotem skupić na pracy. Przechadzał się nerwowo po pokoju, prowadząc wewnętrzną dyskusję na temat tego, jak jego młodsza siostra mogła przyrzec wierność takiej grupie. Zatrzymało go pukanie do drzwi. Sługa wrócił i ogłosił — Przyszła do ciebie kobieta, panie. — Moja siostra ją przysłała? — Nie, nie powiedziała, panie, ale nie sądzę. Nie chcę... Ezdrasz zauważył słabo skrywany uśmieszek sługi. O co chodzi? Jestem pewien, że zechcesz się z nią widzieć, panie. Hmm, wprowadź ją. Zaintrygowany Ezdrasz czekał na środku komnaty. Gdy tylko kobieta stanęła w drzwiach, zrozumiał. Miała na sobie ciągnące się po ziemi szaty kapłanki greckiej świątyni. Długie kości policzkowe podkreślały ogromny nos. Jej skóra pokryta była plamami, lecz kobieta pokryła policzki różem, niczym młoda bezwstydnica. Efekt był upiorny. Przynoszę ci pozdrowienia ezdraszu synu Szymona. Odpowiedział uprzejmym skinieniem głowy i powiedział do służącego, który teraz zupełnie otwarcie się uśmiechał. Przynieś coś do jedzenia i picia. Pozdrowienia, powtórzyła starsza kobieta, gdy Ezdrasz wskazał jej krzesło. Od jednej z najzacniejszych rodzin w całej Judei. Jestem zaszczycony, odparł Ezdrasz. I powinieneś być, panie. O, jak najbardziej. Powinieneś być zaszczycony tak bardzo, że nie da się tego ująć słowami. Powiem ci dlaczego. Przeszedł dookoła stołu i usiadł na krześle. Proszę, kontynuuj. Ponieważ ta rodzina ma córkę, panie, tak piękną, jakiej wcześniej nie widziałeś. Skąd to wiem? Mógłbyś zapytać, panie? Wiem, ponieważ gdybyś ją tylko ujrzał, zaślepiłoby cię jedno pragnienie poślubić tę młodą kobietę i wziąć ją do swojego domu. Służący podsunął kobiecie pozłacaną tacę z kielichem. Sięgnąwszy po niego, siorbnęła głośno, po czym powiedziała: Masz dwoje dzieci. Tak, zgadza się. Które tęsknią za matką. Bez wątpienia ty również tęsknisz za swą zmarłą żoną. To wielka strata, taka tragedia. Widzę w twojej twarzy, jak boli cię, że nie ma jej przy Tobie. Lecz, panie, czas żałoby już przeminał. Przychodzę ogłosić nowy początek. Sługa pozostał przy drzwiach i obserwował kobietę niczym aktorkę na scenie. Ezdrasz musiał przyznać, że była bardzo utalentowana. W ciągu ostatnich miesięcy spotkał już wystarczająco dużo swatek, by zorientować się, że ta jest profesjonalistką. A czy ten mój nowy początek ma jakieś imię? Gloria czyli rodzina była grecka. Tak miejscowi mówili o judejskich rodzinach spoza granic Izraela. Z jakiego rodu? Izaków. Z Aten i Cezarei. Oczywiście znał ich. Posiadali własne okręty i dobrą reputację. Ile ma lat? Najsłodszy wiek, szesnaście, świeża jak poranek, z głosem przypominającym łagodne gruchanie synogarlicy. Kobieta układała peany na cześć młodej damy, a Ezdraż oparł się na krześle i poważnie rozważał propozycję. Rodzina Izaaków posiadała statki, których nie miało jego kupieckie imperium. Od lat robił z nimi interesy. W ostatnią podróż do Aleksandrii udał się właśnie na jednym z ich okrętów. Podejrzewał, że nie są zbytnio religijni co było normą wśród wielu judejczyków mieszkających w Cezarei, ale to mu jakoś specjalnie nie przeszkadzało. Byli znani ze swojej dobrej reputacji i honoru, a Ezdrasz przekonał się, że są to ludzie szorstcy, lecz sprawiedliwi i dotrzymujący słowa. Wiedzieli o jego pozycji we wspólnocie i jeśli oferowali rękę swojej córki, znaczyło to że ta młoda kobieta wie, jak przestrzegać kaszrut, jak prowadzić dom w sposób religijny. Jego myśli popłynęły z powrotem do spotkania, które miała mu załatwić Safira. Zastanawiał się znowu, co zrobić z nowo odkrytą przynależnością siostry do owej sekty. Nagle poczuł się zbyt niespokojny, by usiedzieć na krześle. Wstał tak prędko, że starsza kobieta zatrzymała się w połowie zdania. Proszę, wybacz mi, mów dalej. Kobieta wykrzywiła twarz w grymasie, który miał być uśmiechem. Najwyraźniej, panie, jesteś zainteresowany tą młodą kobietą, prawda? I słusznie, gdyż jej skóra jest świeża jak. Ezdrasz znów stanął przed wypolerowaną powierzchnią lustra. Nie wyglądał najgorzej. Owszem, twarz była już trochę poorana bruzdami, a skóra bardzo ciemna od miesięcy podróży na otwartym morzu. Ezdrasz pogładził siwiznę na krótkiej brodzie i zastanawiał się, co taka młoda dziewczyna by o nim pomyślała. Lecz prawdą było to, co powiedziała staruszka. Czas żałoby dobiegał końca. Dzieci potrzebowały matki, a on żony. Zdał sobie sprawę, że kobieta zapytała go o coś i czekała na odpowiedź. Czy mogłabyś powtórzyć pani? Spytałam, czy chciałbyś, panie, abym porozmawiała w twoim imieniu z rodziną. To ty przyszłaś do mnie, odparł Ezdrasz. Najwyraźniej kobieta chciała dostać pieniądze za zaręczyny od obu rodzin. Ta rodzina cię tu przysłała, tak? Co znaczy, że jesteś tu w ich imieniu? Kobieta uśmiechnęła się zadowolona, bo Ezdraż nie odrzucił od razu jej oferty. Tak, panie, jestem. Safira przybyła w chwili, gdy swatka właśnie wychodziła. Zanim sługa Ezdrasza odprowadził staruszkę do frontowych drzwi, Safira musiała poukładać sobie w głowie prawdopodobny cel jej wizyty i teraz miała na twarzy ten sam uśmieszek, co przedtem sługa. Jesteś gotów, bracie? Na co? Na co, pyta! Patrzcie na niego, jeszcze nawet nie spotkał tej młodej damy, a już myśli o sprowadzeniu jej do domu. Ezdrasz poczuł gorąco na twarzy, co tylko wywołało śmiech Safiry. Nawet sługa zakrył ręką usta, żeby ukryć chichot. Safira wzięła brata za rękę i powiedziała: Chodź, oczekują nas. Zaranżowałaś mi spotkanie z kimś z tej sekty? Nie uważamy się za sektę, bracie. Nie miałem nic złego na myśli. Jak więc mam ich nazywać? Na naszych zebraniach nazywamy siebie teraz wyznawcami drogi. Bardzo mu się nie podobało słuchanie o tym, jak jego siostra deklaruje przynależność do tej grupy. Jakkolwiek by się nie nazywali. Ezdrasz ukrył grymas na twarzy spoglądając w słońce. Straszny dziś upał. Weźmiemy powóz? Nie wypada zjawiać się w powozie. Zresztą idziemy do starej dzielnicy. Ezdrasz miał ochotę ponarzekać, ale się powstrzymał. W starej dzielnicy mieszkała jerozolimska biedota. Nie bywał tam już od lat i wątpiłby od jego ostatniej wizyty w tamtych stronach cokolwiek zmieniło się na lepsze. Skinął na dwóch wartowników stojących u wejścia do budynku. Będziecie nam towarzyszyć. W Safirze najwyraźniej nie w smak była zbrojna ochrona, ale nie sprzeciwiła się. Zamiast tego mówiła dalej. Pośród tych, którzy nie są z nami, lecz szanują nas, jesteśmy znani pod nazwą Nazarejczycy, od Nazaretu, miasta, gdzie Jezus się wychował. Ezraż zachwiał się i oparło najbliższy mulek. Po hebrajsku słowo to brzmiało chanozre i miało wielkie znaczenie wśród religijnych judejczyków. Oznaczało najwyższą formę zaparcia się samego siebie, odrzucenia grzechu, Odwrócenia się od pokusy i szczerego szukania pana. Czy wszystko w porządku, bracie? Tak, nic mi nie jest. Więc zabierasz mnie do domu jednego z przywódców. Apostołowie w większości pochodzą z Galilei. Tu mieszkają z innymi wierzącymi, którzy mają domy w Jerozolimie. Tym razem Ezdrasz nie zdołał ukryć grymasu niezadowolenia i pogardy. Dla religijnych ludzi z Jerozolimy galilejczycy byli jedynie troszkę lepsi od Samarytan. Doprawdy, siostro, tego już za wiele. Zadajesz się z motłochem. Safira nie była przyzwyczajona, że ktokolwiek w rodzinie ją krytykuje, więc stanęła na Donsana. W jednej chwili Ezdrasz przypomniał sobie dawne czasy, kiedy jedno urażone spojrzenie siostry roztapiało serca rodziców. Jeśli masz zamiar mówić do mnie w ten sposób, to równie dobrze możemy wrócić do domu. Wybacz, siostro. To było niepotrzebne i niegrzeczne z mojej strony. To ty chciałeś tego spotkania. To prawda. Powiedz mi więcej na temat tej grupy. Safira znów się wypogodziła, lecz jej opowieść pełna była cudów i wydarzeń, które po prostu nie miały najmniejszego sensu. Safira opisywała przyrost liczby członków grupy w tempie, które było niemożliwe. Mówiła, jak ludzie dzielą się wszystkim, co mają i nikomu we wspólnocie niczego nie brakuje. Albo opowiadała, jak mistrz nakarmił pięć tysięcy ludzi jednym koszem ryb i kilkoma bochenkami chleba, że działo się tak często, bo nigdy niczego we wspólnocie nie zabrakło. Ezdrasz nie mógł się powstrzymać i zapytał – Siostro, ile naszych rodzinnych pieniędzy im dałaś? Wróciła nadąsana Mina. – Dzielimy się z potrzebującymi. Ezdrasz zgadywał, że ciężko zarobione złoto jego rodziny, które on własnym wysiłkiem znacząco pomnożył, Teraz służy do karmienia biednych tłoczących się do nowej sekty właśnie dlatego, że można tam dostać darmowe jedzenie. Jego jedzenie, jego złoto. Nic dziwnego, że sekta tak się powiększa. Resztę drogi przebyli w ciszy. W ciszy. Rozdział siódmy Ezdrasz zupełnie nie spodziewał się tego, co zastał w miejscu, gdzie zbierali się apostołowie. Nie było tam tłumu biedoty kłębiącej się jak wrony dookoła jedzenia, ani hord żebraków wyciągających ręce po jałmużnę. Ezdrasz i Safira weszli na plac jakich w mieście setki, gdzie nieliczni ludzie spokojnie zajmowali się swoimi sprawami. Woda sączyła się z prostej glinianej rurki osadzonej w pozbawionej ozdób fontannie i wpadała do wąskiego baseniku. Budynki wokół placu, choć wyglądały biednie, nie były zaniedbane. Okiennice pozamykano, by chronić domostwa przed popołudniowym upałem. Osioł jadł z worka uwiązanego u szyi. Jakaś kobieta napełniła gliniany dzban i kiwnęła głową do Safiry, zanim zniknęła w podwójnych drzwiach. Safirę ogarnęły wątpliwości. Nie powinniśmy byli tu przychodzić. Ezdrasz odczuł pokusę, by się z nią zgodzić, lecz powstrzymała go narastająca ciekawość. Safira nie była mało inteligentna, ani łatwowierna, Lubiła robić zakupy na straganach, chwaliła się nowymi perfumami i kolorowymi chustami, ale nigdy nie należała do kobiet, które pozwalają, by złoto przepływało przez ich palce niczym woda. A jednak coś w tej sekcie ją przyciągnęło. — Będę się do nich odnosił z szacunkiem — powiedział Ezdrasz. — Na pewno? — rzuciła mu niespokojne spojrzenie — Daję ci moje słowo. Był pod wrażeniem, widząc, jakie to dla niej ważne. W takim razie chodźmy. Gdy przechodzili przez otwarte drzwi, Safira powiedziała: To tutaj mistrz ukazał się po swoim ukrzyżowaniu. Ezdraż już otworzył usta, żeby ją poprawić, lecz w porę się powstrzymał i tylko kiwnął głową. W komnacie na górze, Jezus świętował Paschę z apostołami. To był jego ostatni posiłek przed śmiercią. Czyli to było zanim powrócił, dobrze cię rozumiem? Było mu okropnie trudno nie oponować wobec tych niedorzeczności. Tak, bracie. Safira odpowiedziała ze stanowczością, która jeszcze bardziej wytrąciła go z równowagi. Umarł, i powrócił, a potem znów nas opuścił, żeby mógł przybyć duch święty. A dokąd poszedł? Spojrzała na niego, by upewnić się, że to pytanie nie jest kpiną. Z powrotem do ojca, do nieba. Nie wymyśliwszy nic odpowiedniego, co mógłby rzec, ezdraż znów pokiwał głową, tym razem wolniej. Razem z ciałem został zabrany do nieba! Byli przy tym apostołowie i wszystko widzieli. Ezdrasz szybko rozejrzał się po wewnętrznym dziedzińcu. Działo się tu znacznie więcej niż na placu za wysokimi drzwiami. Jednak tu też wyczuwało się niesamowity spokój. Zobaczył scenę, która przypomniała mu jego wcześniejsze lata w Jerozolimie, gdy mieszkał u swego nauczyciela. Pod skrzydłami tego uczonego był zarówno studentem, jak i sługą. Rodzina oczywiście zapłaciła za jego naukę, lecz oczekiwano od niego również ciężkiej pracy, a część należnej mu zapłaty została przeznaczona na pomoc dla biednych, młodych mężczyzn wyróżniających się inteligencją. Jednym z takich młodych mężczyzn był Gamaliel, pełen pasji i ognia, choć pochodzący z ubogiej rodziny. To zresztą wyjaśniało, dlaczego później doceniał wyrafinowane rzeczy, dobre jedzenie, ładny dom i wspaniałe szaty. Wspomnienia z młodości przebiegały przez umysł Ezdrasza w miarę jak przyglądał się podwórzu. Ujrzał mniej więcej dwa tuziny ludzi, przeważnie kobiet, zajętych różnymi pracami. Poczuł zapach pieczonej jagnięciny przyprawionej czosnkiem i tymiankiem. Cieniu, ustawiano i nakrywano dwa stoły, jak to miało miejsce w większości religijnych domów, gdzie kobiety i dzieci siedziały przy osobnym stole, jeśli w gości przyszedł ktoś obcy. Kobiety nosiły długie, skromne szale, owinięte wokół ramion i dyskretnie zakrywające dolną część twarzy. Było widać, że nie są zamożne, lecz Ezraż nie dostrzegał oznak skrajnego ubóstwa. Był pod wrażeniem panującego tu spokoju. To samo pamiętał z domu swojego nauczyciela, gdzie spędzało się czas na studiowaniu świętych ksiąg, modlitwie i uwielbianiu Boga. Poznając tę nową sektę, spodziewał się doświadczyć wielu rzeczy, ale ów spokój, zapamiętany z lat młodości, z pewnością do nich nie należał. Zatrzymał się, Przestraszony nagłym łoskotem, który rozległ się gdzieś za nim. Odwrócił się i aż wstrzymał oddech. Młoda kobieta upuściła drewniane miski, które teraz leżały na ziemi. Koniec jej szala zsunął się z twarzy, gdy schyliła się, by je pozbierać. Wybaczcie, bardzo przepraszam, taka ze mnie nie zdara. Pozwól, że ci pomogę. Nie Pani, nie wypada, sama pospieram. Ezdrasza nie interesowało wykonanie obowiązków służącej. Chciał bliżej przyjrzeć się tej kobiecie i zobaczyć, czy jego pierwsze wrażenie jest trafne. Gdy pozbierała miski i stanęła przed nim, okazała się jeszcze piękniejsza niż myślał. Ujrzał kobietę o zdumiewająco pięknej twarzy uroczą, niepospolitą, a co więcej, Mającą w sobie wewnętrzną siłę i zadowolenie z życia, których nigdy wcześniej nie widział u tak młodej kobiety. Misja Ezdrasza, związana z wizytą w tym miejscu, w jednej chwili zmieniła środek ciężkości. Teraz wszystko, co słyszał i widział, przesiane zostało przez pryzmat fascynacji tą młodą kobietą. Za każdym razem, gdy pojawiała się w polu widzenia, reszta świata rozmywała się i stawała się nieważna. Safira przyglądała mu się przez dłuższą chwilę, po czym zaprowadziła go do głównego stołu na podwórzu i usadziła w cieniu. Powiedziała do niego coś, czego nawet nie usłyszał, po czym odeszła na moment. Po chwili wróciła i dalej mówiła coś do niego, ale wszystko uchodziło jego uwadze. Wtem zjawiła się przed nim owa młoda kobieta z glinianym kielichem, podała im go, mówiąc, Prosiłaś o chłodną wodę, Safiro. Dziękuję, Abigail, odpowiedziała Safira, po czym wskazała na brata. Ezraż wziął wodę i uśmiechnął się, ale nic nie powiedział. W konserwatywnym domu nierzonaty mężczyzna nie powinien zwracać się bezpośrednio do panny. Ale któż wiedział, jakie zasady panowały w tym miejscu? Ezdrasz smakował imię kobiety razem z wodą Abigail przyjemnie działało na zmysły to dobre imię gdy odchodziła zauważył że lekko kuleje jako człowiek interesów odnotował że ta młoda kobieta może mieć poważną wadę niedoskonałość fizyczna i to takiego stopnia że kobieta jest chroma mogła stanowić podstawę do odstąpienia od umowy małżeńskiej. Prawo judejskie było w tym punkcie bardzo jasne. Widoczny defekt, zwłaszcza na twarzy lub utrudniający chodzenie, rozpatrywany był w tym samym świetle co rytualna nieczystość. Osoba taka nie miała wstępu do świątyni. Ezdrasz popijał wodę i obserwował, jak wierzący zajmują się swoimi sprawami. Jednocześnie cały czas szukał wzrokiem tamtej młodej kobiety. Na myśl o jej niedoskonałości wzruszył ramionami. Nie miało to dla niego znaczenia. Pragnął jej. Skoro lekarze nie potrafili jej wyleczyć, piękno jej twarzy i figury na pewno zrekompensuje fizyczną ułomność. Ezdraż i jego siostra pozostali na placu tak długo, na ile pozwalała przyzwoitość. Wstrzymał się z chęcią powiedzenia Safirze o swym nowym celu. Czekała, aż znaleźli się znów na jednej z głównych ulic, by zapytać — I co o nich myślisz? Ezdrasz przystanął na moment, po czym odrzekł — Myliłem się w swych przypuszczeniach. — Sądziłeś, że to będą sami żebracy, którzy przyszli po darmowe jedzenie i dach nad głową. Spojrzał na nią przez ramię zaskoczony jej trafną obserwacją. Zwykle nie była taka spostrzegawcza. Wiem, bo sama myślałam dokładnie to samo, mówiła dalej Safira. Sądziłam, że chcą, bym do nich dołączyła, bo jestem z bogatej rodziny i pragną zagarnąć moje pieniądze. Bo chcą, odpowiedział bez namysłu. Ale nie proszą o nie. Tu nie chodzi o pieniądze, bracie. Chciał odpowiedzieć kolejnym argumentem, ale wiedział, że to nie jest odpowiedni czas, więc zmienił temat. Ta młoda kobieta, Abigail. Znasz ją, tak? Dostrzegł, jak Safira próbuje ukryć uśmiech. Zadziwiasz mnie, bracie. Starał się trzymać swą niecierpliwość na wodzy. Opowiedz mi o niej. Jest sierotą. To nie była dobra wiadomość. Sierota znaczyła w społeczeństwie prawie tak mało, jak uwolniony niewolnik. Żaden klan nie przyjął jej do siebie. Nie miała żadnego bogactwa czy pozycji. Jak straciła rodzinę? Słyszałam, że w wyniku ataku na ich karawanę przeżyła tylko ona i jej brat, który wśród wierzących uczy się na stolarza. Wcześniej służyła w domu, w którym wszyscy poznali z martwych stałego pana. Teraz jest częścią tej wspólnoty i służy. A dlaczego utyka? Słyszałam, że miała wypadek. Prała ubrania i gorąca woda. Ezraż przestał słuchać głosu siostry. Im więcej się dowiadywał, tym bardziej miał pewność, że powinien porzucić myśl o tej Abigail. Sam pomysł, że kupiec jego pokroju chciałby poślubić służącą, Praczkę, członkinie tej szemranej sekty, był jakimś absurdem. Lecz wspomnienie jej uroczej twarzy nie dawało mu spokoju. Bracie, Ezrasz zorientował się, że siostra nie idzie już obok niego. Odwrócił się i dopiero teraz zobaczył, że stoi przy ulicy prowadzącej do ich domu. Czy zapomniałeś już, gdzie mieszkam, i gdzie masz swoje biuro? Podszedł do niej i powiedział. Chcę, żebyś w moim imieniu porozmawiała z jej rodziną. Ezraszu, już ci powiedziałam. Ta dziewczyna nie ma rodziny. We wszystkich aspektach, poza nazwiskiem, została zaadaptowana przez tę grupę, czy tak? Już chciał powiedzieć sekty, lecz w porę się pohamował. Pomów w moim imieniu z przywódcami. Safira spojrzała na niego z niedowierzaniem. Naprawdę? Chcesz się żenić z tą kobietą? Czuł, jak całe jego jestestwo płonie tym pragnieniem. Posiadam dwie parcele ziemi. Jeśli zrobisz to dla mnie, jedna z nich będzie twoja już dziś po południu. Usta Safiry otwarły się ze zdziwienia, a oczy wpatrywały się w niego. Ziemia w granicach miasta była cenna niczym pole usiane drogimi klejnotami. Mówisz poważnie, bracie? A druga będzie twoja w dniu, kiedy ją poślubię. Powiedział Estrasz. A teraz sama mi powiedz, czy brzmi to poważnie, czy nie? Rozdział ósmy: Linux obudził się o świcie z pragnieniem, które ściskało jego duszę z siłą równie ogromną co bolesną. Abigail. Nie mógł nie wypowiedzieć imienia tej kobiety. Głos z pokoju frontowego zawołał: Mówiłeś coś, panie? Wstając z posłania, szukał w myślach imienia swojego nowego służącego. Julian? Jest herbata i świeży chleb, panie. Trochę koziego sera i daktyle. W większych twierdzach nie brakowało emerytowanych żołnierzy szukających pracy, sojusznika lub po prostu czegoś, co łączyłoby ich z minionym życiem, które kochali. Linux spotkał Juliana, gdy ten służył jednemu z oficerów odesłanych do domu wraz z Piłatem. Wszedł do frontowego pokoju i zastał służącego pochylonego nad pancerzem noszonym od święta przez rzymskich oficerów. — Powiedz mi, po co nad tym ślęczysz? — Dziś przyszła wiadomość, panie, że legat chce cię widzieć. Mężczyzna używał mieszanki starej parafiny oraz piasku, by zeskrobać ze zbroi dwuletni brud, dzięki czemu pancerz zaczynał lśnić niczym polerowane srebro. Chciałem pozwolić ci spać tak długo jak się da, bo wyszedłeś i nie było cię do późna. To mówiąc, Julian jeszcze mocniej zaczął polerować pancerz. Wyszedłeś sam? dodał. Szukałem przyjaciela. Byłego ostatnika. Julian, najwyraźniej przyzwyczajony do postępków rzymskich oficerów, pociągnął nosem i powiedział: Z pewnością dama, którą odwiedziłeś, jest zamężna. Linux już chciał wyprowadzić go z błędu, lecz uznał, że starszemu mężczyźnie jest to i tak obojętne. Masz jakieś wieści o twoim byłym panu? Nic a nic, odkąd z piłatem wyjechał z Rzymu, co nie wróży dobrze. Julian energicznie szorował blachę wzdłuż jednej z krawędzi. W twierdzy krążą plotki, że każdy oficer ma być odesłany do domu w niełasce albo gorzej. Linux pomyślał o powodzie, dla którego poprosił o spotkanie z legatem. Wepchnął do ust chleb i daktyle. Odkąd wyjechałeś, czasy się zmieniły, powiedział Julian ponuro. Legat wydał rozkaz, że wszyscy Rzymianie wychodzący gdzieś po zmroku mają poruszać się w większej liczbie. Jak to tu w Jerozolimie? Były różne incydenty. Większość wyciszono, bo nikt nie chce dawać miejscowym powodu do wywnioskowania, że zmiękliśmy, ale kilku żołnierzy poszło się napić i nigdy nie wrócili. Chłopcy są niespokojni. Linuks, ubrany w strój legionisty, wyszedł z cienia stajni. Jego pancerz, hełm, klamry i pochwa miecza aż leśniły w wyniku skrupulatnej roboty Juliana. Tak jak przypuszczał, oczekiwał na niego młody oficer. Jeśli nawet zobaczył coś dziwnego w starszym rangom żołnierzu wychodzącym ze stajni przy twierdzy, to nie dał tego po sobie poznać. Pozdrowienia dla komendanta, panie. Chciałby zamienić z tobą słowo. Linux machnął zwojem, który trzymał w lewej ręce. Nawet w wiecznie zacienionej alejce, imperialny orzeł zajaśniał z charakterystyczną intensywnością. Prowadź! Twierdza Antonia była miejscem funkcjonalnym i pozbawionym uroku. Rzymianie, przejąwszy ją jako kwaterę główną dla garnizonu, zakryli podwórze ciężkimi kamiennymi płytami. Tam, gdzie kiedyś kwitły kwiaty, teraz paradowali, trenowali i uprawiali hazard żołnierze. Pozbawione ozdób korytarze wypełniały męskie, brutalne odgłosy. Linux wszedł po szerokich schodach za młodym oficerem, a kiwnąwszy w odpowiedzi na salut strażnika, wkroczył do kwatery komendanta. Zatem wróciłeś. Linux wykonał uroczysty salut, po czym ukłonił się nisko. Linux Aurelius do twych usług trybunie. Legat Bruno Aetius był dokładnie taki, jakiego Linux zapamiętał. Byk odziany w skórę i złoto. Kiedy dokładnie przyjechałeś? Mój statek przypłynął kilka dni temu do Cezarei, trybunie. Miałeś jakieś kłopoty w drodze do Jerozolimy? Dzięki twym ludziom niewielkie. Dobrze się spisali. Oby. bo inaczej przekonaliby się, jak surowy potrafię być dla żołnierzy, którzy nie wykonują zadania. Bruno usiadł za masywnym stołem, rozpierając się mocno na obitym skórą krześle. Podejrzewam, że słyszałeś już o tej nowej zarazie nawiedzającej judejskie równiny. Słyszałem, że nazywają siebie zelotami. Trybun kiwnął głową. W tym czasie adiutant postawił przy nim kubek z gorącym napojem. Herbaty, Linuksie? Nie, dziękuję, panie. Dopiero co jadłem. Zeloci chcą, by Judeą znów rządzili Judejczycy. Chcą ją zjednoczyć i wrócić do dawnej nazwy Izrael. Ludzie zaczynają o nich opowiadać legendy. W gospodach śpiewają o nich pieśni. Linux przypomniał sobie piosenkę o śmierci wylatującej nocą z pustyni. I jeszcze żadnego z nich nie schwytaliście? Zeloci nie są ani na tyle silni, ani na tyle głupi, żeby atakować moje oddziały bezpośrednio. Ich ofiarą padają samotni jeźdźcy i niewielkie oddziały żołnierzy. A napadają na miejscowych kupców? Niewiele judejskich karawan jest atakowanych. Stąd przypuszczam, że płacą im haracz albo zeloci nie chcą napadać na swoich. Natomiast nasi kupcy oraz kupcy Heroda ponoszą duże straty. Trybun przez moment okazał nieco humoru. Ciężko się nie zgodzić, gdy nazywają Heroda swoim wrogiem. Linux odpowiedział ironicznym uśmiechem, po czym spytał: Są u Was jakieś ofiary? Kilka. Nie było powodu wspominać ich w oficjalnych raportach, ale tak, paru ludzi zginęło. Linux wyczuł zaniepokojenie w głosie Etiusa. Zgaduję, że więcej niż byś chciał. Nie chciałbym stracić nikogo. A skoro przy tym jesteśmy, co się stało z tym twoim przyjacielem, byłem setnikiem, No jak mu było na imię? Alban, panie. Miałem nadzieję, że ty mi powiesz. Bruno Aetius zwrócił się do adiutanta, który stał sztywno przy bocznym oknie i czekał na rozkazy. Wiemy coś o nim? Nic nie słyszałem, odkąd zrezygnował ze swojego stanowiska, panie. Nie cierpię tracić dobrych ludzi, powiedział Bruno Aetius. Z tego co słyszałem, był z niego dobry oficer. Potwierdziłbyś to? Jeden z najlepszych, z jakimi kiedykolwiek służyłem, panie. Mimo, że był galem. Bruno zmierzył go wzrokiem wyrażającym mądrość dowódcy. A jak było w Umbrii? Niewiele się zmieniło, panie. Mojemu bratu urósł brzuch. Pamiętam kastora z czasów, kiedy byłem w Rzymie. Zawsze był trochę przy kości. A teraz jest otyły. Wątpię, by był w stanie sam sobie zawiązać sandały. Linux poczuł ślad dawnej żółci. Jego brat wziął za żonę dziewczynę o połowę młodszą od siebie i ważącą jedną trzecią tego, co on. Płakała podczas ślubu. Tak samo jak bratanice Linuxa, które miały nadzieję, że zyskają matkę. Lecz nie wypadało mówić takich rzeczy legatowi. Dni umilało mi towarzystwo dwóch bratanic. Wyrastają na dziewczęta tak urocze, jak ich zmarła matka. Oczy Bruna zalśniły uśmiechem, który jednak nie pojawił się na twarzy. Założę się, że skradły twoje serce. Oddałbym wszystko, by móc je przywieźć tutaj ze sobą. Dobrze zrobiłeś, zostawiając je w Umbrii. Tu jest niebezpiecznie. W końcu trybun raczył zauważyć zwój, który trzymał Linus. Przyniosłeś coś dla mnie? Tak, trybunie. Na pewno złe wieści, bo trzymasz ten zwój, jakby to była żmija. Wskazał na stół. No to zobaczmy, co tam jest napisane. Linux podał mu zwój i znów przyjął wojskową postawę. Trybun złamał pieczęć, rozwinął pergamin i przeczytał go w milczeniu. Skończywszy, wstał i podszedł do okna, a adiutant rzucił w jego stronę krótkie, ukradkowe spojrzenie, które wyrażało troskę. Mam rozkaz wracać do Damaszku, obwieścił Bruno Aetius, zwracając się w stronę okna. Linux nic nie powiedział. Z całym korpusem oficerów. Odsyłają nas. Jakbyśmy zostali przyłapani na okradaniu cesarza. Położył obie pięści na parapecie. Chyba powinienem być wdzięczny, że mogę opuścić to zawszone miasto, ale żeby mnie tak odsyłać jak jakiegoś... Linux nadal stał sztywno, a wzrok miał utkwiony w ścianie za biurkiem trybuna. Poznałeś już nowego gubernatora, jak przypuszczam. Tak, panie, w Rzymie. Kilka tygodni po tym, jak podano jego nominację do publicznej wiadomości, poszedłem złożyć gratulacje, jak każdy oficer, nowemu dowódcy. Ku memu zdziwieniu, Marcelus chciał się ze mną widzieć. I co o nim sądzisz? Jest zdecydowanie człowiekiem na miarę dzisiejszego Rzymu odpowiedział Linux ostrożnie. Co. Słyszałem o wszystkim, co dzieje się w sercu naszego imperium. Bruno wrócił do krzesła za biurkiem. Podobno Sejan kopie własnych grób, bo walczy z senatem i żąda tytułu konsula. Jaką otrzymuje pomoc od cesarza Tyberiusza? Linux zawahał się, po czym wyznał. Cesarz rzadko opuszcza swoje piękne ogrody na Capri. Sejan stoi sam przeciwko senatowi. W takim razie nie pozostanie już długo na tym świecie. Trybun podniósł głowę i spojrzał w twarz Linusa. Kiedy przyjeżdża nowy gubernator? Marcelus miał opuścić Rzym zaraz po mnie, panie. Okropne sztormy spowodowały u nas opóźnienie, więc jeśli zła pogoda go ominęła, można się spodziewać jego przyjazdu w każdej chwili. Trybun bawił się z wojem rozłożonym na biurku. Mogę tylko powiedzieć, że jeśli Marcellus jest podobny do innych ludzi rządzących naszym imperium, to Damaszek nie będzie dla mnie wystarczająco daleko od Rzymu. Gdy Linux opuszczał twierdzę, zabrzmiał świątynny szofar. Stacjonując tu w przeszłości, niewiele się zastanawiał nad judejskimi rytuałami. Miasto było pełne religijnej gorączki. Każdy oficer wiedział, że jest to jeden z powodów wrogości okazywanej rzymskim okupantom. Linux odpowiedział na powitanie oczekującego oficera. Masz berło legata? Tak, panie. Proszę. Orzeł imperium na górze pozłacanego berła lśnił tą samą potęgą, co ptak na końcu zwoju Linuxa. Piękny dzień na przechadzkę, prawda? Wszyscy żołnierze wyszczerzyli zęby w uśmiechu. Szyderczy dowcip Linuksa był dobrze znany w jerozolimskim garnizonie. Linuks wziął lejce od żołnierza doglądającego jego konia i wskoczył na siodło. Miejmy to już za sobą. Powietrze zgęstniało od słońca, upało i kurzu. Linuks ruszył konno wraz ze swoim podwładnym. Ich pochód przebiegał bez przeszkód, bo nawet najbardziej gburowaty Judejczyk nie ośmielał się stanąć na drodze imperialnego orła. Berło trzymane przez kroczącego przed nimi żołnierza dawało wszystkim jasno do zrozumienia, że ten oddział podąża w imieniu samego cesarza. Stanięcie im na drodze byłoby uznane za obrazę imperatora. Takie przejazdy miały miejsce jedynie w wyjątkowych okolicznościach, na przykład gdy gubernator podróżował podczas oficjalnej misji, lub, tak jak teraz, gdy cesarz wysyłał dekret lokalnemu zarządcy. Linux przywdział maskę rzymskiego autorytetu, jaką był znoszony nosić każdy oficer w Jerozolimie. Prowadzący pochód strażnik wykrzykiwał do przechodniów, by się rozstąpili. Z obu stron ubezpieczali go żołnierze uzbrojeni w długie laski. Uliczki, jak zawsze, były pełne ludzi. Wielu z nich rzucało w ich stronę wściekłe spojrzenia, ale nikt nie zastąpił im drogi. Na zakręcie prowadzący ich strażnik obejrzał się za siebie. Linux wskazał by iść w prawo, omijając świątynię. Jego podwładny, który najwyraźniej miał ochotę dać publiczny pokaz potęgi Rzymu, zmarszczył brwi, jednak Linux nie miał ochoty na konfrontację z tłumem kłębiącym się u wejścia do świątyni. Sądząc po spojrzeniach, które wymienili inni żołnierze, zgadzali się oni ze swym dowódcą. Oddział pomaszerował na północ, w stronę sadzawki Siloam, a następnie przez główną ulicę dzielącą górne miasto na dwie części. Była to dłuższa trasa, lecz znacznie spokojniejsza, z mniejszą ilością ludzi. Mimo to nie mieli opóźnienia. Linux oddał się rozmyślaniom o judejskiej dziewczynie, Abigail. Odgłos końskich kopyt nadawał jego refleksjom łagodny rytm. Czuł, jakby jego duch był rozdarty na dwie części. Jedna strona, ta rzymska, wykrzykiwała niczym dowódca w obliczu wrogich batalionów. Poślubić Judejkę? Jego brat Castor byłby wprost zachwycony taką wiadomością. Linux wiedział, że Castor boi się, iż młodszy brat przejmie jego władzę. Wielu mieszkańców Umbrii nie kryło się z tym, że woleliby Linuxa w roli swego przywódcy. Poślubienie Judejki byłoby niczym wręczenie bratu zaostrzonego miecza, którego Kastor nie zawahałby się użyć przeciw niemu. Lecz istniała też druga strona Linuksa, samotny wędrowiec, pragnący tej kobiety, której przecież prawie nie znał. Pałac stał w jednym z najwyższych punktów miasta, z którego rozciągał się widok na zachodnie doliny oraz bramę Jaffy. Miejsce to wybrał ojciec Heroda, zarówno po to, by być jak najdalej od wzgórza świątynnego, jak i dlatego, by obwieszczać swe panowanie jako siła równoważąca potęgę arcykapłanów. Pałac był tak ogromny, że przed siedmioma laty podzielono go na dwie części. W jednej rezydował Poncjusz Piłat, a w drugiej Herod Antypas. Linux przedstawił się i wpuszczono go do środka. Jego ludzie jednym spojrzeniem onieśmielili straże pałacowe. Strażnicy Heroda, ubrani we wspaniałe szaty, które dla żołnierzy rzymskiej piechoty wyglądały absurdalnie, sprawiali wrażenie urodzonych leni, jednak wnętrze pałacu to już była zupełnie inna sprawa. Oddział stanął na górnym stopniu wejściowego korytarza i gapił się na ogród tak wielki i bujny. Że wyglądał jak zamknięty w murach las. Linux rozpoznał spieszącego ku nim mężczyznę. Był to Enos, osobisty pomocnik Heroda Antypasa i szef pałacowej służby. Ten najwyraźniej był zbyt przestraszony, by zdać sobie sprawę, że już wcześniej spotkał Linuxa. Ukłonił się tak nisko, że jego szaty zamiotły podłogę i przemówił drżącym głosem: Twój najbardziej lojalny sługa pozdrawia cię, panie. Gdy wzrok Enosa padł na zwój, Linux zorientował się, że ten już wie. Nie na darmo mówiono, że szpiedzy Heroda są najlepszymi fachowcami w kraju. Przynoszę słowo od nowego gubernatora dla waszego władcy. Enos znów się ukłonił, zapewne by zamaskować kolejny dreszcz, który wstrząsnął jego ciałem. — Moje najszczersze przeprosiny, panie. Król Herod wciąż przebywa w swej rezydencji w Tyberiadzie. — Linux wiedział, że jego ludzie przysłuchują się uważnie rozmowie. — W takim razie może powinniśmy zamienić słowo na osobności? O — Oczywiście, panie, tędy proszę. Enos wprowadził go do środka z jeszcze jednym głębokim ukłonem. Wchodząc do bogato zdobionej komnaty, Linux przypomniał sobie ostatni raz, gdy tu był. W drugim końcu tej sali, przy drzwiach prowadzących do ogrodu, gdzie niczym trony na podwyższeniu ustawiono krzesła dla Heroda oraz żony Piłata, Prokuli, miała miejsce ceremonia zaręczyn Albana. Dopiero później Linux dowiedział się, jak nieszczęśliwa była tego dnia Lea. Tak bardzo bała się małżeństwa, że rozważała współuczestnictwo w zabójstwie Albana. Jak miała zamiar tego dokonać, nie miał pojęcia, lecz przypuszczał, że wymagało to pomocy ze strony tego spoconego, obcisłego sługi Heroda. Enos w ukłonach poprowadził go do pozłacanego krzesła. Linux usiadł i pomyślał, że relacja między Albanem i Leą. Bardzo się zmieniła od tamtego dnia, gdy się zaręczyli. Setnik z galli tak oczarował swą damę, że w dniu ślubu aż promieniała ze szczęścia. Szkoda, że Herod skrócił ucztowanie weselne i zmusił ich do ucieczki. Mojemu, mojemu panu Herodowi będzie niezwykle przykro, że go nie zastałeś, panie. Lecz nie dostaliśmy żadnego zawiadomienia, że przybędziesz. Jeśli nie liczyć słów szpiegów pomyślał Linux. To nie ma znaczenia. Posilisz się, panie? Może pośle po coś do jedzenia. Mamy świeże figi zbierane dziś rano. Nie, dziękuję. Ale moi ludzie czekają na zewnątrz w tym upale. Enos odwrócił się do stojącej w gotowości służącej. Przynieś im dzban schłodzonej wody i dodaj płatków róż. Linux machnął ręką. To nie będzie konieczne. I cytryn, dodał Enos. Panie, czy na pewno nic? W takim razie poproszę wodę. Z największą przyjemnością. Enos zniknął. Linux rozprostował nogi i rozejrzał się dookoła. Sala była taka, jaką ją zapamiętał, udekorowana bogato zdobionymi meblami pochodzącymi z różnych krajów. Linux zastanowił się, kiedy ostatni raz widział Albana i Leę i wyszło mu, że w dniu świętowania ich wesela. Alban ogłosił wtedy, że postanowił zrezygnować ze służby wojskowej. Tego samego dnia Linux otrzymał zaproszenie od brata i musiał stawić się w Umbrii. Dwie reakcje Linuxa i Albana nie mogłyby bardziej się od siebie różnić. Linux aż kipiał ze złości, odczytując opryskliwy rozkaz brata mający na celu ośmieszenie go i poniżenie. Zszokowała go natomiast reakcja Albana na kryzysową sytuację. Miał powód, żeby się wściec, bo spędził całe życie przygotowując się do prowadzenia ludzi w bitwie. Zamiast tego, kiedy Linux taplał się we własnej żółci i marzeniach o zemście. Alban znów powiedział mu o tym judejskim Bogu i radości, jakiej zaznali z Leą z powodu wiary w niego. Wtedy Linux go wykpił, a potem był jeszcze bardziej zagniewany, bo Alban nie chciał się z nim spierać. Zresztą, prawdę mówiąc, jego gniew mało miał wspólnego z Albanem. Przechodząc tamtego dnia przez zewnętrzne ogrody pałacu, Linux podsłuchał plan zmienienia uczty weselnej Albana w tragedię. Nie zastanawiał się ani przez chwilę, nie zawahał się. Kazał podwładnemu zsiąść z konia, tłumacząc się pilną sprawą, którą ma załatwić dla samego piłata, po czym ruszył galopem do dolnego miasta. Trzy dni później wyjechał do Italii. W kolejnych miesiącach wiele myślał o Albanie i jego świeżo poślubionej żonie, martwiąc się o ich los. Enos przemknął śpiesznie przez komnatę, niosąc na tacy złoty kielich. Struchlał, widząc grymas pogardy na twarzy Linuxa. Wybacz, panie, czy coś. Przypomniałem sobie właśnie ostatni raz, gdy byłem w tej komnacie, powiedział Linux. Uniósł hełm i potarł dłonią po spłoconych włosach. Byłem świadkiem Albana podczas ceremonii zaręczyn. Z Leą. Oczywiście, wybacz, panie, teraz sobie przypomniałem. Głos Enosa drżał w takim samym tempie jak jego dłonie. Masz jakieś wieści o miejscu ich pobytu? Nic o nich nie słyszałem od ostatniego dnia, gdy Lea służyła u prokuli, panie podał kielich Linuxowi. Ale jeśli dasz mi kilka dni, być może uda mi się czegoś dowiedzieć. Ucieszy mnie jakakolwiek wiadomość. Możesz mnie znaleźć w kwaterach nad stajniami twierdzy. Linux wypił wodę, postawił kielich z powrotem na tacy, położył drugi zwój obok kielicha, po czym wstał. Gubernator Marcelus przyjedzie z Rzymu za kilka dni. Oczekuję, że Herod da mu ten pałac w powitalnym podarunku. Niech wasi ludzie zburzą mur dzielący pałac na dwie części. Ja, będzie tak, jak powiedziałeś, panie. Enos pokłonił się zwojowi, jakby to był sam cesarz. A król Herod? Najlepiej będzie, jak zostanie w Tyberiadzie. A kiedy. kiedy może oczekiwać, że zostanie wezwany? Linux odwrócił się na pięcie i wyszedł, a pytanie Enosa zawisło w pałacowej komnacie bez odpowiedzi. 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 Rozdział dziewiąty. Ramiona bolały Abigail, choć wciąż przekładała ciężki koszyk z zakupami z ręki do ręki. Kolejny raz musiała iść na rynek zamiast chorej Hanny. Popołudniowy upał sprawił, że powłóczyła nogami, a całe jej ciało pragnęło chwili wytchnienia. Znów postawiła koszyk na brukowanej ulicy i schowała się przed upałem w zacieniony róg. Gdyby tylko mogła zdjąć szal i poczuć lekką bryzę. Wachlowała odsłoniętą część twarzy końcem szala. Miała przed sobą jeszcze kawałek drogi, a przygotowujące kolacje kobiety czekały na produkty z rynku. Zaciągnęła szal ciaśniej na twarz. Była wdzięczna, że dziś noga boli ją znacznie mniej niż ostatnio. Może znów jej się polepszało. Schylała się po koszyk, gdy uprzedziła ją i podniosła go jakaś spracowana szorstka dłoń. Abigail szybko odwróciła głowę. Jakub, wykrzyknęła z zaskoczeniem, ale też z ulgą. Co ty tu robisz? Przecież nie ma jeszcze. Właśnie słyszałem wieści, odrzekł. I nie mogłem się doczekać, by ci je przekazać. Jego twarz rozjaśnił ogromny uśmiech. Zorientowała się właśnie, że musi podnosić głowę, by spojrzeć mu w oczy. Jakże szybko wyrastał na mężczyznę. Teraz lekko dyszał, a jego twarz lśniła od potu. Zastanawiała się, jakie wieści mogły wywołać u niego taki pośpiech. Czy to dobre wieści? Sądząc po twojej twarzy, to musi być coś naprawdę dobrego. Tak, mam wspaniałe nowiny! Jego oczy lśniły wesołością, a uśmiech nie znikał z twarzy. Ponieważ nic więcej nie powiedział, Abigail zapytała, co się wydarzyło. Alban przyjeżdża! Złapała go za ramiona i potrząsnęła łagodnie. Nie żartujesz sobie ze mnie? Nie ważyłbym się w takiej sprawie! Bardzo długo czekali na tę wieść. Po pewnym czasie dostali w końcu wiadomość, że Alban i Lea dotarli bezpiecznie do kryjówki. Uciekinierzy nie zdradzili, gdzie się ona znajduje, chcąc zapewne chronić wierzących. Lecz Alban obiecał także, że odezwie się, gdy uzna, że jest to bezpieczne. Minęły dwa lata. Abigail i Jakub bardzo czekali na jakąkolwiek wiadomość. Łzy, ulgi napłynęły jej do oczu, i zdołała tylko zapytać kiedy. Wkrótce, Alban najął się do pracy jako strażnik karawany. Skąd o tym wiesz? Kto. Do sklepu właśnie przyjechały zapasy drewna. Człowiek, który je dostarczył, jest jednym z nas. Dostał wiadomość od zaufanego właściciela karawany, także wierzącego. Jakub wsadził rękę pod tunikę i wyciągnął mały zwój. Czy to list? Proszę przeczytaj mi go szybko. Do naszych kochanych Abigail i Jakuba, zaczął Jakub triumfalnym tonem. Pozdrowienia w imię naszego pana i Zbawiciela. Mam nadzieję, że oboje jesteście zdrowi. Od jakiegoś czasu szukałem sposobu skontaktowania się z wami tak, by nie narażać nas ani was na niebezpieczeństwo. Mamy się dobrze, Lea przesyła uściski i żałuje, że musi jeszcze czekać, by się z wami znowu zobaczyć. Abigail zatrzymała Jakuba, dotykając jego ramienia. To znaczy, że Lea nie przyjedzie. Jakub czytał dalej. Lea nie może mi towarzyszyć, gdyż jest brzemienna. Brzemienna! wykrzyknęła Abigail. Wyobraź sobie, Jakubie, Lea będzie mamą. Och, tak bym chciała ją teraz zobaczyć. Dała mu znak, żeby czytał dalej. Karawana, której będę strzegł, z Bożą pomocą powinna dotrzeć w ciągu miesiąca, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Z powodu obowiązków nie będę mógł od razu przyjść do was do miasta, więc proszę, byście to wy mnie odwiedzili. Właściciel karawany zawsze zatrzymuje się w obozie południowym. Dojście tam zajmie wam pół dnia, wyślę posłańca z wiadomością o dokładniejszej dacie przyjazdu. Z niecierpliwością czekam, aż znów się zobaczymy, rozglądajcie się za mną uważnie, bo celowo zmieniłem wygląd. Do czasu ponownego spotkania niech Was Pan Bóg chroni. Modlimy się za Was oboje codziennie i tęsknimy. Abigail ostrożnie zwinęła list. Jesteś pewien, że to nie jest oszustwo? Że ktoś. Już ci powiedziałem! Kupiec, który przywiózł towar to warto wierzący. Nie oszukałby mnie! Nogi Abigail drżały z podekscytowania. Czy mogą podzielić się tą wiadomością z innymi? Jakub odpowiedział na to niezadane pytanie. Myślę, że nie powinniśmy nic mówić innym, zanim nie porozmawiamy z Albanem. On widocznie podejrzewa, że wciąż grozi im niebezpieczeństwo. Abigail pokiwała głową, zdając sobie jednocześnie sprawę, jakie to będzie trudne. Jej wzrok padł na kosz trzymany przez Jakuba. O jej Jakubie! wykrzychnęła. Musimy szybko zanieść te warzywa do kuchni, one są na kolację. Oboje zaczęli szybko iść, lecz po chwili Abigail zachwiała się, poczuwszy przeszywający ból w chorej nodze. – W porządku? – spytał Jakub. Abigail wzięła głęboki oddech i uśmiechnęła się w podziękowaniu. – Teraz już tak. – lekko odchyliła szal z twarzy uliczka przed nimi była chwilowo pusta, więc wykorzystała szansę, by odetchnąć świeżym powietrzem. Nigdy w życiu nie czułam się lepiej. Trudno im było przeżyć resztę dnia bez rozmów o spodziewanym przyjeździe Albana, nawet jeśli od dawna byli przyzwyczajeni do tego, by strzec języka i pilnować sekretów. Jakub i Abigail marzyli o tym, by podzielić się z innymi nowiną o planowanej wizycie Albana. Abigail zajęła się wydawaniem posiłków, a Jakub albo siedział w cieniu na ławce, albo chodził w te i z powrotem po podwórzu. Wieczorne modlitwy po posiłku zdawały się być dłuższe niż zwykle. Abigail przyszło na myśl, jak wiele jest rzeczy, za które trzeba podziękować Bogu oraz jak wiele padło próśb o mądrość i prowadzenie dla członków wspólnoty lecz myśli dziewczyny wciąż odpływały w innym kierunku bez względu na to jak bardzo się starała utrzymać je na wodzy rozumiała nerwowe zachowanie Jakuba widać było że chłopak ma w sobie energię którą trudno mu powstrzymać i usiedzieć na miejscu w końcu mogli iść do domu już mieli wychodzić z podwórza, gdy do Abigail podszedł Jonasz, członek nowo utworzonej rady. Chciałbym z tobą pomówić, zaczął bez wstępnych grzeczności. Dziś po południu, na zebraniu rady, zajęliśmy się prośbą Safiry. Znasz Safirę, żonę Ananiasza? Gdy Abigail skinęła głową, mówił dalej. Mówiła z nami w imieniu swojego brata. Wygląda na to, że ten mężczyzna Pragnie zawrzeć związek. Abigail zmarszczyła brwi. Związek? A cóż jej było do interesów czy handlu? Nie. Nie rozumiem, powiedziała. Chciałby się zaręczyć i wkrótce wziąć ślub. Jest wdowcem i ma dwoje małych dzieci, które potrzebują matki. Abigail była pewna, że Jonasz mówi dalej, ale już go nie słuchała. Nie miała nic przeciwko opiekowaniu się dziećmi, ale czy to nie było możliwe bez małżeństwa? Czuła, jak jej serce mocno bije, sięgnęła po rękę Jakuba, jej usta odmówiły posłuszeństwa, nie była nawet pewna, czy oddycha, całe jej ciało było pozbawione czucia. Jakub odpowiedział za nią. To nie jest możliwe, powiedział bez wahania. Nie możemy zaaranżować zaręczyn bez pozwolenia naszego opiekuna. Być może on już poczynił jakieś plany co do jej przyszłości. Przy pierwszych słowach Jakuba Abigail poczuła ulgę, ale gdy ten wspomniał, że może być już komuś obiecana, dziewczyna wciągnęła powietrze, próbując powstrzymać zawroty głowy. Alban z pewnością nie zaplanowałby jej ślubu bez jej wiedzy, lecz Jakub mówił dalej. Nasz opiekun skontaktuje się z nami wkrótce. Wtedy przekażemy mu prośbę tego mężczyzny, a do tego czasu ufam, że Ezdraż, tak ma na imię, że Ezdraż okaże cierpliwość. Gdy Jakub chciał już odejść, Jonasz przytaknął: Chyba tak musi być. Poinformuję Safirę, a ona da znać bratu, że jego prośba została przedstawiona i będzie oczekiwać na wysłuchanie przez waszego opiekuna. Jakub skinął głową w sposób zupełnie nieprzystający do jego młodego wieku i braku doświadczenia, co zarówno zadziwiło, jak i pokrzepiło Abigail. Słyszała, jak brat ma mrocze coś pod nosem, ale nie rozumiała co. Czy był tak samo zmartwiony jak ona? Byli już w bezpiecznej odległości, gdy Jakub szepnął z zawziętością: Znam tego estrasza! Przychodzi czasem do sklepu stolarskiego. Był nawet wczoraj. Pompatyczny i stary. W ogóle się dla ciebie nie nadaje. Lepiej, żebyś nie miała z nim nic wspólnego. Abigail zadrżała. Wiesz, że nie będę miała w tej sprawie nic do powiedzenia. Potknęła się o wystający kamień i upadłaby, gdyby Jakub nie złapał jej za ramię i nie przytrzymał. Przekonamy Albana, on nigdy nie zgodzi się, żeby cię tak oddać. Będziemy się modlić, wtrąciła Abigail. Będziemy się żarliwie modlić, by wypełniła się wola Boża. Alban nie jest nierozsądny. To, że ten Ezdrasz jest bogatym człowiekiem, nie znaczy jeszcze... Jest bogaty? Tak bardzo, że właściciel sklepu sam go wprowadzał i kłaniał się w pas. Jakub przyjrzał się siostrze. Wyszłabyś za mąż dla bogactwa? Oczywiście, że nie odpowiedziała szybko Abigail, ale odwróciła wzrok. Ale co? Pomyśl o tych wszystkich potrzebach powiedziała znów patrząc mu w oczy. Przy pomocy tych pieniędzy można byłoby uczynić wiele dobra dla wyznawców. Chcesz mi powiedzieć, że oddałabyś się mu za kilka misek zupy? Abigail była bliska łez. Usta jej drżały i była wdzięczna za to, że część jej twarzy jest ukryta pod szalem. Jakubie, przestań, poprosiła. Wiesz, że nie oddałabym się dobrowolnie nikomu bez względu na powód, ale pomyśl, jak ty mógłbyś skorzystać? Mógłbyś pójść na szkolenie w fachu, który ci się podoba, zamiast, zamiast pracować jako cieśla, czego nie cierpisz? W tej umowie nie ma mowy o mnie, przerwał jej Jakub. Ten mężczyzna nie szuka kolejnej gęby do wyżywienia. Poza tym ja już wiem, kim chcę zostać. Jak Alban tu przyjedzie, podejmie odpowiednie kroki, by mi to umożliwić. Csiś, szepnęła Abigail. Pamiętaj, że mamy nie wspominać o jego przyjeździe. Ściany mają uszy. Gdy skręcili w alejkę prowadzącą do ich małego mieszkania, Abigail poczuła nieprzyjemny zapach, który zawsze się tu unosił. Na początku często zatykała nos ręką, gdy wchodzili w tę uliczkę, teraz przyzwyczaiła się już na tyle, że było to dla niej do zniesienia, choć wciąż uważała ten zapach za okropny. Jakub nienawidził tego miejsca. Już nie mogę się doczekać, kiedy opuszczę to miejsce i zacznę prawdziwą pracę, powiedział z ustami wykrzywionymi od razu. Cały dzień mam w ustach smak surowej ryby. Jak zostanę legionistą, będę jadł świeży chleb, słodycze i. Wiesz, że już nie możesz pójść tą drogą, Jakubie. Wielu z naszych przywódców mówi, że nie godzi się być żołnierzem. Żołnierze muszą używać broni, muszą... Myślisz, że nie wiem, co robi żołnierz? Wybuchnął Jakub. A jak myślisz? Dlaczego chcę zostać żołnierzem? Bo oni wypełniają swój obowiązek. Dlatego. Spotkałaś kiedyś lepszego człowieka od Albana? Nie. Zgodziła się szybko Abigail. Lecz Alban nie został ze swoim oddziałem. Sądzę, że sam ci powie, iż życie już nie jest dla nas takie, jak było przedtem. Błagam cię, bracie, zastanów się nad tym. A co jeśli twoje pragnienie nie spodoba się Albanowi? Pomyśl, ile on dla ciebie zrobił. Chcę dla nas tylko tego, co najlepsze kocha cię jak syna. Jej głos stopniowo przestawał być szeptem, więc zreflektowała się i znów zmieniła ton na łagodniejszy. Byłby rozczarowany. On chce, żebyś został. Jakub odsunął się od niej. Mimo zmierzchu dojrzała inny błysk w jego oczach. Co malowało się w tej twarzy? Ból, czy może gniew? Jakubie, proszę! Powiedziała błagalnym tonem, ale już wiedziała, że jej brat znów zamknął się w sobie. Dalsza rozmowa nie miała sensu, nie będzie jej słuchał. Poczuła, jak do jej oczu napływają łzy. Dochodzili już do domu, lecz czuła, że nie będzie to mile spędzony wieczór. Zanim dotarli do drzwi, Abigail wiedziała, że Jakub od razu uda się na strych do swojego łóżka z wielbłądziej sierści. Nie będzie więcej rozmowy o zbliżającej się wizycie Albana. Nie będzie miała do roboty nic innego, jak tylko rozłożyć swoje pachnące stęchlizną posłanie na podłodze. Ona też się położy i będzie się modlić. Następnego ranka Abigail wstała wcześniej niż zazwyczaj, ale Jakub nie odpowiedział na jej wołanie. Uczyniwszy trzy daremne próby. Abigail wspięła się po niezbyt stabilnej drabinie, zrobionej z resztek drewna, które Jakub pozbierał tu i tam. Próbowała przebić ciemności strychu, lecz na posłaniu nikt nie leżał. Jakub już wyszedł. Zeszła z powrotem z ciężkim sercem. Z trudem powstrzymywała łzy. Czy Jakub po prostu poszedł wcześniej do pracy? Czy może był tak zły z powodu jej ostrych słów, że zdecydował się od niej odizolować? Nie mogła znieść myśli, że może znów go stracić. Oprócz Jakuba, nie miała nikogo. Chciała być blisko niego, chronić go i być chronioną, tak jak się stało poprzedniego dnia. A jeśli znalazł sposób na przyłączenie się do legionistów bez pomocy lub zgody Albana? A jeśli to ona go do tego doprowadziła? Nie byłaby w stanie sobie tego wybaczyć. Z bólem w sercu przygotowywała się do dzisiejszego dnia. Pójdzie sama na poranną modlitwę. Już zaczęła się modlić. Prosiła, by Jakub już tam był i czekał na nią, by dała radę opanować łzy, jeśli go tam nie będzie. Modliła się o mądrość, co robić dalej. Owinęła szal ciasno wokół twarzy, zamykając drzwi i podpierając je kijem, żeby do środka nie weszły zbłąkane kozy czy kurczaki. Żałowała, że nie może zakryć również swoich spuchniętych czerwonych oczu. Słońce jeszcze nie wzeszło, choć różowa łuna na wschodzie zapewniała, że wkrótce to nastąpi. Na drzewie zaśpiewał ptak. Odpowiedział mu inny, siedzący na kamiennym murku. Gdzieś w pobliżu zapłakało dziecko. Mężczyzna gniewnie zaklął na skradającego się psa, do jej nozdrzy przedostał się zapach surowych ryb. Nie zwróciła uwagi na te rzeczy. Ciągle myślała o Jakubie. Dłużący się dzień dobiegał końca. Abigail nie miała żadnych wieści o Jakubie. Nie było go na porannej modlitwie ani podczas wieczornego posiłku. Owinęła się szalem, przygotowując się do wyjścia. Modliła się, aby jego rzeczy wciąż były w domu, co wskazywałoby na to, że zamierza wrócić. Gdy przechodziła przez podwórze, z cienia wyłoniła się sylwetka wysokiego mężczyzny. Jej zmęczone serce przyspieszyło, gdyż rozpoznała rzymskiego żołnierza Linuxa. Jego mundur błyszczał w miejscach, w których zachodzące słońce odbijało się od wypolerowanej miedzi. Nie mogła nie zauważyć, że wygląda imponująco. Wzięła głęboki wdech i chciała przejść obok, lecz Linux ją zatrzymał. Proszę. Jego głos zabrzmiał raczej jak prośba niż rozkaz. Chciałbym zamienić tylko kilka słów. Abigail nie miała żadnej wymówki, więc kiwnęła głową, a jej palce zacisnęły się na szalu i owinęły go ciaśniej wokół twarzy. Poczuła ulgę, gdy wskazał jej zacienione drzwi. Przynajmniej nie będzie widziana podczas rozmowy z rzymskim żołnierzem. Ciągle się martwi Albanem. Wypytywałem w wielu miejscach, lecz niczego się nie dowiedziałem. Panie, proszę, ośmieliła się powiedzieć Abigail. Nie wypytuj już o niego. Możesz jego i le narazić na wielkie niebezpieczeństwo. Wciąż mają tu wrogów? Zamilkł na chwilę, po czym dodał: Oczywiście. Herod z pewnością pielęgnuje myśli o zemście. Obawiam się, że tak. Niektóre wspomnienia człowiek zachowuje na długo, jeśli wypełnia je żółcią. W takim razie. rzeczywiście przestanę wypytywać. Dziękuję. Abigail chciała odejść. Ale Linux znów ją zatrzymał. Czy pozwolisz mi przynajmniej spytać, czy masz jakieś wieści? Abigail milczała chwilę, po czym kiwnęła głową. Tak. Wydał z siebie głębokie westchnienie. Więc są wciąż bezpieczni i mają się dobrze? Abigail jedynie kiwnęła głową. Tak mi łużyło. Nam wszystkim również. Abigail po raz trzeci chciała się oddalić, lecz znów zatrzymały ją słowa Linuksa. Mogę zapytać czy Alban wkrótce tu przyjedzie? Abigail wolała nie odpowiadać na to pytanie, jednak jej oczy z pewnością ją zdradziły. Nie potrafiła dłużej ukrywać niecierpliwego oczekiwania na pojawienie się Albana. Nie umiała też zaprzeczyć, że przyjedzie wkrótce. Przyjedzie. Ale w tajemnicy. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Rozumiem. A Lea? Ona nie przyjedzie. Źle się czuje? Nie. Sądzę, że czuję się zupełnie dobrze. Abigail zastanawiała się, ile powinna mu powiedzieć. Ona... Spodziewa się dziecka, dodała. Była zupełnie nieprzygotowana na emocje, które wymalowały się na jego twarzy. Uśmiech, tęsknota, znowu uśmiech. Ale nic nie powiedział, tylko na nią patrzył intensywnie i głęboko, w sposób, który niepokoił ją bardziej niż była w stanie to wyrazić. Co miało znaczyć to śmiałe studiowanie jej zakrytej twarzy? Jej myśli nagle pomknęły do pewnego dnia dawno temu na rynku. Poszła z mamą załatwić jakieś sprawunki. Była wciąż zbyt młoda, by zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół niej na ulicach. Lecz jej matka coś zauważyła i syknęła jej do ucha: Zakryj twarz. Dała jej przy tym kuksańca w bok. Abigail posłuchała od razu, lecz zastanawiała się przy tym, czemu inne dziewczęta w jej wieku nie mają zakrytych twarzy? Dopiero za zamkniętą bramą ich podwórza matka wyjaśniła swoje zachowanie, choć Abigail i tak nie do końca ją zrozumiała. Gdy jesteś na ulicy, zawsze zakrywaj twarz. Mężczyźni, nawet ci starsi, patrzą na ciebie. Jeśli uznają, że jesteś zuchwała, też będą zuchwali wobec ciebie. Ale inne dziewczęta nie. Są na świecie źli mężczyźni, którzy nazbyt podziwiają zewnętrzne piękno. Przerwała jej szybko matka. Gdy je zobaczą, muszą je posiąść. Gdy nadejdzie właściwy czas, twój ojciec i ja zaaranżujemy ci zaręczyny z kimś odpowiednim. Wybierzemy mężczyznę, który będzie szukał czegoś więcej niż tylko ślicznej buzi. Ale na razie musisz zakrywać twarz, żeby te zuchwałe oczy nie napełniły się złym pożądaniem, zawsze, kiedykolwiek wychodzisz na ulicę czy na rynek. Rozumiesz? Od tamtej pory Abigail bardzo uważała, by słuchać w tym matki. Lecz teraz nie miała matki ani ojca, którzy zaaranżowaliby jej zaręczyny. Skąd miała wiedzieć, czy w oczach, które na nią patrzyły, kryły się czyste zamiary? Wyraz twarzy tego rzymskiego oficera sprawił, że przez jej kręgosłup przeszedł dreszcz. Czy działo się to ze strachu, czy z jakiegoś innego powodu? Abigail nie potrafiła tego wyjaśnić. Wiedziała tylko jedno: musi uciec. Nie odezwawszy się więcej, zaciągnęła mocno szal wokół twarzy i przebiegła obok niego. Nie zatrzyma się, jeśli on znów coś do niej powie. Będąc już za rogiem, zaryzykowała szybkie spojrzenie przez ramię, ale nikogo nie zauważyła. Gdy otworzyła drzwi do swego mieszkanka, bała się zajrzeć na strych. W końcu wspięła się jednak po drabinie i z pewną ulgą stwierdziła, że ubrania Jakuba wciąż leżą porozrzucane, choć jej brata tam nie było. 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 Rozdział 10 Jednym z porannych obowiązków Linuxa było odwiedzenie złotnika. Ktoś złożył w garnizonie doniesienie o łamaniu prawa i Linuxowi przydzielono śledztwo w tej sprawie. Zaoferowano mu też uzbrojoną eskortę, lecz odmówił. Znał właściciela zakładu. On nie, ale wielu żołnierzy kupowało u niego błyskotki dla swoich kobiet. Linux miał powód przypuszczać, że sprawę da się rozwiązać, po prostu wysłuchując, co rzemieślnik ma do powiedzenia. W drodze myślał o Abigail. Jak on, Rzymianin, miał zbliżyć się do dziewczyny z tej dziwacznej sekty? Niewiele wiedział o tych ludziach i ich zwyczajach. Alban bez wątpienia mógłby mu w tym pomóc. Gdyby zechciał wystąpić w jego imieniu, pójść razem z wizytą mając na uwadze ich przyjaźń alban jak już przyjedzie znajdzie sposób by się z nim skontaktować i przedyskutują te sprawy linux skręcił w główną ulicę prowadzącą do rynku i zatrzymał się przed sklepem którego wnętrze było właśnie remontowane robotnicy ściśnięci na małej przestrzeni robili tyle samo hałasu co kurzu linux wciąż myślał o abigail Gdyby tylko. Walnął pięścią w nowy drewniany słup, przy którym właśnie stanął. Musi znaleźć sposób, żeby zdobyć Abigail. Poczuł na sobie czyjś wzrok. Zastanawiał się dłuższą chwilę, nim rozpoznał młodego mężczyznę ze zwichrzoną czupryną, który się do niego uśmiechał. Jakubie! Pozdrawiam cię, panie! Tak wyrosłeś, że chyba rodzona matka by Cię nie poznała. Co tutaj robisz? Pracuję. Niemożliwe. Chyba, że Twoja praca polega na tym, żeby wybudować tu ścianę. Jakub pokazał ręce pełne odcisków. Uczę się stolarki. Linux usłyszał rezygnację w głosie chłopaka. Ale nie z własnego wyboru. Wolałbyś inne rzemiosło. Ja. Najwidoczniej Jakub zauważył kogoś za Linuxem, więc ten odwrócił się i spojrzał na brodatego judejczyka z pięściami jak młoty. Mężczyzna z niezadowoloną miną patrzył na chłopaka. A Linux odezwał się tonem oficera. Dzień dobry mistrzu. Mężczyzna szybko kiwnął głową. Rzymianinie. Potrzebuję na jakiś czas tego młodego człowieka. Miejmy nadzieję, że będziesz miał z jego pracy większy pożytek niż ja do tej pory. Mężczyzna wrócił do swoich zadań. Chodź. Linux poprowadził chłopaka ulicą duszną od upału. Jakub był o głowę wyższy niż wtedy, gdy widzieli się ostatnim razem. W pełnym słońcu Linux zauważył też, jak rozrosły się jego barki w ciemnych włosach chłopaka tkwiło mnóstwo trocin, a jego twarz była śniada od pracy na słońcu. Gdy Linux był pewien, że nikt ich nie słyszy, powiedział: Nie chcesz zostać cieślą? Nie chcę, nienawidzę tej pracy. A kim chciałbyś być? Jakub milczał chwilę, po czym odpowiedział: Chciałbym zostać legionistą, panie. Choć zabrzmiało to jak informacja, w tonie chłopaka Linux wyczuł realną tęsknotę. Pamiętam, że to samo powiedziałeś Albanowi, gdy pierwszy raz przyjechaliśmy do Jerozolimy. Nic się w tej sprawie nie zmieniło. Jakub kopnął leżący na drodze kamyk. Przynajmniej dla mnie. A chyba rozumiem. Linux szedł obok chłopaka po poranej po kolejnami drodze, aż znaleźli się na ulicy pełnej sklepików. Alban nie chce, abyś został rzymskim żołnierzem. Skąd mogę to wiedzieć, skoro nie widziałem się z nim od dwóch lat? Abigail jest temu przeciwna. Ona i nasi przywódcy. Serce Linuxa podskoczyło w piersi na dźwięk tego imienia, lecz jego głos nie zadrżał, gdy spytał. A powiedziała, dlaczego jest przeciwna? Jakub kopnął kolejny kamyk. Nasza droga jest drogą pokoju. Tyle słyszę w odpowiedzi, gdy zaczynam mówić o swoich marzeniach. A rozumiesz, co to znaczy? Co mają na myśli? Nie chcę rozumieć. Linux zakrył usta dłonią, żeby ukryć uśmiech na twarzy, lecz Jakub w porę to zauważył. Tylko go to rozzłościło. Alban był setnikiem, a jego to nie powstrzymało, żeby zostać wyznawcą drogi. Nie z ciebie się śmiałem, Jakubie. Myślałem o tym, jak jesteśmy do siebie podobni. Ty i ja. I w sumie Alban też. Każdy z nas został zmuszony do fachu oraz życia, jakiego sam by sobie nie wybrał. To ty nie chciałeś zostać żołnierzem? Szczerze mówiąc, Jakubie, nigdy nie dano mi szansy, by się nad tym zastanowić. Mój starszy brat, cóż, powiem tyle, że gdybym został w domu, moje życie zakończyłoby się długo przedtem, nim byłbym na to gotowy. Poza tym, każdy drugi i kolejny syn w rodzinie służył w legionach, to tradycja sięgająca pokoleń. Wbito mi to do głowy, gdy byłem dużo młodszy niż ty teraz. Chciałbym, żeby to mnie skazano na taki los, powiedział Jakub niedbale. Widać było, że jego uwagę przykuła gospoda pod namiotem, gdzie nad ogniskami piekły się nadziane narożen jagnięta. Jak cię tam karmią, mój chłopcze? Jestem wiecznie głodny. Ze mną było dokładnie tak samo w twoim wieku. Linux skierował Jakuba w cień i powiedział do właściciela gospody... Poproszę dwie porcje najlepszego mięsiwa. Gdy je im podano, Linux odezwał się znowu. Siedź i delektuj się posiłkiem. Ja mam małą sprawę do załatwienia na końcu ulicy. Jak skończysz jeść, zaczekaj tu na mnie. Chłopak tylko skinął głową, bo Ken jak jagnięciny już wędrował do jego ust. Linux rozmówił się ze złotnikiem, zapłaciwszy rachunek, którego nie uiścił jeden z żołnierzy. Potem wrócił do gospody i zastał Jakuba, który zdążył już spałaszować obie porcje. Masz ochotę na jeszcze jedną? Widział, że Jakub się zastanawia, ale w końcu chłopak potrząsnął głową. Chciałbym panie, lecz nie dałbym rady ani kęsa więcej, przynajmniej nie teraz. Obaj się uśmiechnęli. Linux odsunął półmiski na bok. A teraz przejdźmy do rzeczy. Chcę z Tobą pomówić jak mężczyzna z mężczyzną. Panie, dobrze słyszałeś. Potrzebujecie. Cię. Jest u nas taka tradycja, by poszukać sobie kogoś zaufanego, gdy załatwia się delikatną sprawę. Jakub przyglądał mu się przez chwilę, zwężając przy tym oczy. Mówisz o Abigail? Tak. Ale ona. Co takiego? Ktoś już się o nią stara, panie, wyrzucił z siebie Jakub. Ta wiadomość była dla Linuxa niczym cios w serce. To niedobrze. Jak mnie mam, Judejczyk? Tak, panie. I jest bardzo bogaty. A Abigail. Czeka, co powie Alban. Bo widzisz, Alban i Lea są jakby naszymi opiekunami. Zakończył prędko Jakub, rozglądając się przy tym ukradkiem. Linux pochylił się do przodu. Nie martw się. Abigail sama mi powiedziała, że Alban wkrótce przyjedzie. Pomówisz z nim o tym? Zapytasz go, czy. To będzie dla mnie zaszczyt! Spojrzenie Jakuba na całą sprawę nagle uległo zmianie. Poczekaj, chłopcze. Linux miał ostatnio tak mało powodów do uśmiechu, że poczuł jak jego twarz rozciąga się w dziwny sposób. Najpierw powinieneś zapytać, co ja tobie dam w zamian. Nic mi nie trzeba, panie! Zrobię to z przyjemnością! Linux poczuł ściśnięcie w gardle. Zastanawiał się, czy on kiedykolwiek był taki młody i taki ufny. No cóż. Odkaszelnął, po czym rzekł: Oto, co ja dla ciebie zrobię. Porozmawiaj z Albanem i z waszymi przywódcami, jeśli uznasz to za właściwe. W zamian za to postaram się znaleźć dla ciebie miejsce w garnizonie. Twarz Jakuba rozjaśniła się tak bardzo, że aż trudno było wytrzymać spojrzenie jego oczu. Och, panie! wyszeptał. Linux wstał, czując, że musi jeszcze raz odkaszlnąć. Chodź. Musisz wracać do pracy. Prawdopodobnie długo już tam nie zabawisz. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Tytuł w pełnej wersji jako e-book, audiobook oraz książka papierowa dostępne jest do nabycia na stronie www. Psalm18.pl. Nasze e-booki i audiobooki znajdziesz również w serwisach Storytel, Audioteka, Legimi, Wobling, Virtualo, Ebookpoint, Bookbit i wielu innych. Kupując lub słuchając naszych audiobooków w płatnej subskrypcji, przyczyniasz się do rozwoju oferty wartościowych książek wydawnictwa Psalm18.pl.